Tętno piłki, bulwersująca sprawa. Panowie, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w tym oto zacnym gronie, żeby rozwikłać kluczową kwestię. Czy Cezary Kulesza odpowiada za rozpad zespołu Top Gears? Jest z nami Wojtek Bąkowicz, znany ekspert do spraw zespołu Top Gears. Dzień dobry, bardzo mi miło. I jest Marcin Ryszka, znany ekspert do spraw rozpadu zespołów. Tak jest, rozkład to i rozpad to moja specjalność. Dzień dobry. Piękne hasło, pozwolę je użyć sobie kiedyś również, zapiszę je sobie zdecydowanie. Panowie, czy Cezary Kulesza odpowiada za rozpad zespołu Top Girls? Jak wielka to strata dla polskiej muzyki? Marcin. No myślę, że tutaj Cezary Kulesza jest człowiekiem, który nie tylko trzęsie całym środowiskiem piłkarskim, tylko trzęsie całym środowiskiem disco polo. Jeżeli coś prezesowi nie pasuje, to on uruchamia swoją maszynę, swoją białostocką ośmiornicę i robi z tym porządek. No niestety będziemy bardzo płakać za dziewczynami, bo miały ogromny talent. Ja niestety walorów wizualnych nie jestem w stanie docenić, ale naprawdę muzyka, sam poczucie rytmu, to zawsze porywało każdą imprezę, na której się bawiłem. Oczywiście. Wojtek, cała Polska słucha zespołów, które są w stajni Cezarego Kuleszy. Jesteś bardziej w drużynie tych, którzy słuchają zespołu As, czy zespół Na Spawani? Myślę, że zespół Na Spawani jakieś takie miejsce specjalne w moim sercu ma, gdyż jest super nazwa, jakieś takie... W ogóle myślę, że Sylwester Marzeń już nigdy nie będzie taki sam, jeśli ten zespół zagra na Sylwestrze Marzeń i myślę, że wszyscy byśmy tego chcieli. Zupełnie inaczej by Sylwester wówczas wyglądał i myślę, że się zgodzicie ze mną. Leszek, dasz mi minutkę, żebym mógł opowiedzieć fajną anegdotę związaną z disco polo, z Sylwestrem i z Cezarem Kuleszą między innymi? No oczywiście, oczywiście. Anegdoty to sól tego programu. Jechałem kiedyś pociągiem do Warszawy i spotkałem pewnego pana podczas śniadania w Warsie, który zapytał się, czy może się dosiąść. No i okazało się, że pan jest reżyserem programu Kuba Wojewódzki. On tam odpowiadał za całą produkcję. No i zaczęliśmy gdzieś tam rozmawiać, wymieniać się troszkę jakimiś doświadczeniami. No i postanowiliśmy, że kiedyś w Krakowie złapiemy się na jakąś tam kawę czy piwo, jak kto woli. No i on odpala swój kalendarz i mówi tak, wtedy nie mogę, bo coś tam mam, wtedy nie mogę, bo mam Sylwester. A wy jak Sylwester? Przecież jest dopiero listopad. No i pan mnie uświadomił, że kanał Polo TV w listopadzie właśnie sprowadzało te wszystkie największe gwiazdy Zdenka Martyniuka, właśnie Top Gears i tak dalej. I Milano, te wszystkie największe gwiazdy, sprowadzał je, słuchajcie, do Łodzi, do Atlas Areny i tam była normalnie impreza sylwestrowa. Ludzie przybierali się, wszystko było 10-9, odliczanie, życzenia, szampan i tak dalej. To było nagrywane i potem było wypuszczone w Sylwestra. Także pamiętajcie, telewizja kłamie. To prawda, to prawda. Polo TV, nigdy już nie będziemy w ten sam sposób patrzeć na imprezę sylwestrową. Panowie, zacząłem oczywiście w ten sposób, ponieważ wszyscy zastanawialiśmy się, na ile rządzenie PZPN-em będzie podobne do tego, w jaki sposób Cezary Kulesza rządził wytwórnią Green Star, która odnosi spektakularne sukcesy i ma w swojej stajni Zenka Martyniuka, czyli mieć jak, to jak mieć w swojej stajni po prostu całą Polskę. Witam również czat, a więc czwartego uczestnika naszego programu. Borat skrócony, tylko Szaza. Marcin Motyl pyta, czy istnieje zespół Kama Sutra i czy jest w tej stajni. Nie jestem pewien. Michał D. Cezary Kulesza odpowiada przede wszystkim za rozpad Spice Girls. Tak, to wszystko jest prawda. Dobrze, panowie. Najnowsza sprawa, jeśli chodzi o Cezarego Kuleszę, to jest nagroda Super Championa. Ja szczerze mówiąc jestem nawet nie troszeczkę, oburzony tym, że to jest jedna z najbardziej niezasłużonych nagród, ponieważ Cezary Kulesza, przypomnijmy, w pierwszym oświadczeniu chciał grać z Rosją. To było wspólne oświadczenie ze Szwecją i Czechami, gdzie nazwano inwazję Rosji na Ukrainę konfliktem i chciano rozegrać to w sposób sportowy. Cezary Kulesza mówił, że chce sportowo po prostu pokazać wyższość, a już wtedy odmówili jakichkolwiek kontaktów z Rosjanami niepełnosprawni rugbyści, którzy zostali całkowicie pominięci na gali mistrzów sportu, a Kulesza za to, że się zreflektował, choć od razu nie zareagował dobrze, odebrał statuetkę i tym podobne. Wojtku, jak to znaczy, ty to... No ja powiem tak, ja jestem tego zdania tak samo jak ty, pamiętam twój tekst na Weszło wówczas o tym, że nie powinniśmy grać z Rosją, ale narracja
wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli dobrze kojarzę, była taka, żebyśmy nie grali na terenie agresora wówczas. I to głównie wokół tego się jak gdyby skupiało, natomiast opinia publiczna jak gdyby oczekiwała tego, żebyśmy w ogóle nie grali przeciwko Rosji, nawet kosztem niepojechania na mundial. Mnie to jak najbardziej pasowało, natomiast ja też rozumiem w pewnym sensie Związek Piłki Polski Związek Piłki Nożnej na czele z Cezarym Kuleszą, gdyż no, nie chcieli jak gdyby, żebyśmy mieli być, nie chcę powiedzieć tak trochę nieładnie teraz jak gdyby wypowiem się, ale coś w rodzaju kozła ofiarnego, bo też była taka narracja. Ja pamiętam dyskusję na Twitterze wielokrotnie z kilkoma użytkownikami, którzy mówili jednoznacznie, że czemu my zawsze musimy tacy być, że my zawsze musimy coś tam się wziąć i jak gdyby no, mielibyśmy nie pojechać położyć na mundial. Tak? Dokładnie tak. I w zasadzie czemu musimy cierpieć za innych, jak to nie nasza sprawa i tak dalej, no ale jednak teraz tak z perspektywy czasu to jest w pewnym sensie nasza sprawa całego świata w sumie. I my mogliśmy dać bardzo dobry przykład. I zobacz, że ostatecznie to ten głos uruchomił w dużej mierze lawinę. Na pewno tak, FIFA sama z siebie by nie podjęła takiej decyzji. Tak, Marcin, jak ty oceniałeś wówczas ten ruch i jak oceniasz to, że no, niepełnosprawni rugbyści, którzy jako pierwsi podjęli decyzję, za którą Cezary Kulesza odebrał nagrodę superczempiona, zostali całkowicie pominięci? Czy myślę, że akurat rugbyści nie oczekiwali jakichś nagród. Ja tylko przypomnę, że ci rugbyści byli wtedy na Mistrzostwach Świata i jakby nie podejście do meczu z Rosją, no to oznaczało po prostu wylotkę z tej imprezy, więc tak to wtedy było. Ja nie kupuję tego, że tak jak trochę Wojtek tutaj powiedział, że my znowu jako Polacy musieliśmy gdzieś tam nadstawiać karku, być tym kozłem ofiarnym. My jako naród powinniśmy być bardzo na to wrażliwi, bo sami przeżyliśmy dwie wojny światowe na terenie naszego kraju, rozbiory i tak dalej, więc nie, ja sobie nie wyobrażałem innej takiej sytuacji. Tutaj od samego początku powinien być wyraźny komunikat, tak, że nie ma opcji na to. Ja oczywiście wiem, że Cezary Kulesza prowadził i prowadzi nadal związek jako prezes i miał bardzo ciężkie zadanie, bo sponsorzy i tak dalej, pewnie presje z różnych stron, ale jeżeli on podjął później taką decyzję, że zobaczył, co się dzieje w środowisku, zobaczył, jakie jest oburzenie w narodzie, jakie są też klimaty powiedzmy na całym świecie, no to wtedy wystosował taki bardzo mocny apel i wtedy brawo, ale ja na miejscu Cezarego Kuleszy po prostu bym tej statuetki nie przyjął. Podziękowałbym, powiedziałbym po prostu, że okej, my jako Polska daliśmy może gdzieś tam przykład, ale gdzieś no po prostu taka... To nie był Cezary Kulesza, który dał ten przykład. Ja doceniam naprawdę to, że on się bardzo szybko zreflektował, ale no to nie jest... Zachowanie wokół tej decyzji nie było czymś, za co później odbierasz statuetki, po prostu. Dokładnie, dlatego powiedziałbym, że dobra, my jako Polska chyba jednak jako jedni z pierwszych daliśmy ten taki komunikat już potem wyraźnie, tak, że tam inne reprezentacje cały czas się zasłaniały. Potem w tym drugim komunikacie powiedzieć, że nie będziemy grać ani na innym terytorium, ani pod jakąś inną nazwą, ani bez hymnów, tak, tylko że po prostu nie gramy i koniec, kropka. No ale to już było za późno, to nie jest powód, żeby przyjmować nagrodę super czempiona, taka już nagroda. Doceniamy, że się zreflektował, ale to nie jest coś, za co odbierasz po czasie w świetle anten wielkie, gigantyczne statuetki, przemowy i tak dalej. To nie jest moment na wizyty w zakładach pracy i przecinanie wstęg, to nie były takie zasługi, ale dobrze, to jest jakby przyczynek do dyskusji, ale cała ta kadencja jest niezwykle interesująca. Chwilę zerkam na czat, panowie. Gdy został pan Kulesza prezesem, związek zaczął się strasznie upolityczać. No, nawet tę nagrodę superczempiona można troszeczkę w taki sposób, moim zdaniem, spokojnie czytać. Jest też Marcin Motyl. Cezary Kulesza wlazł do rzeki, wyszedł z niej i dostał medal za uratowanie tonącego. I jest też konto Kominiarze dzielą się ciekawostkami i mamy w programie o Cezarym Kuleszy ciekawostkę, że Roger Joceni strzelił 131 bramek. Tylko tutaj w programie o Cezarym Kuleszy dowiecie się, ile bramek strzelił Roger Joceni. Panowie, do wyścigu stanęli wówczas Marek Koźmiński i Cezary Kulesza i ja pamiętam, że naprawdę, gdy okazywało się, kto będzie kandydatem i kontrkandydatem Marka Koźmińskiego, to w zasadzie ten wyścig zapowiadał się jako wyścig jednego konia i Cezary Kulesza jako taki no, zaskakujący wybór. To się troszeczkę okazało jak kiedyś wybory Komorowski-Duda, tak? Myślę, że mało kto na Kulesze stawiał, szczególnie w przestrzeni medialnej. W zasadzie to była kandydatura anegdota w pierwszej chwili. Ja to tak pamiętam, nie wiem jak ty, Wojtek.
Tak, ja pamiętam, że tak się mówiło. Właściwie to mało kto dawał szansę Cezaremu Kuleszy. On miał bardzo zły PR, że jak gdyby będzie taki powrót troszeczkę do rządów Grzegorza Laty, jeśli dobrze kojarzę, że będzie troszeczkę zakrapianych imprez w związku i tak dalej, bo to jak gdyby duch puszczy i tak dalej, ale już na poważnie. To wydaje mi się, że on bardzo dobrze się dogadał z baronami, co wcześniej nie miało za bardzo jak gdyby miejsca, gdyż ja też przed tym programem udało mi się dowiedzieć, przypadkowo co prawda, ale tak się złożyło, że udało się mi się skontaktować z kimś z bliskiego kręgu PZPN i o ile trudno było się dopatrzeć jakichś tam złych opinii na temat Cezarego Kuleszy, bo to tak to jest, natomiast prawda jest taka, że o ile Zbigniew Boniek działał sam i był takim prezesem, który nie do końca słuchał swoich doradców i tak jak na przykład wybór... Czy Zbigniew Paulo... Boniek czasem nie słucha nawet Zbigniewa Bońka, to no, miejmy tego świadomość. Tak bywa, ale to w zasadzie jeszcze później powiem, jak myślałem o dzisiejszym programie sobie, jak zadzwoniłeś do mnie w poniedziałek, ale to prywatne to na końcu. Natomiast jeśli chodzi o te wybory różnego typu, to Cezary Kulesza słucha swoich doradców. To jest coś, co wcześniej nie miało miejsca cały czas. W zasadzie tak samo przy okazji w afery premiowej, to ponoć pytał ich, jak oni to widzą i tak dalej, co by zrobili przy okazji tego, jak na temat Michniewicza, co by trzeba było zrobić i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o Zbigniewa Bońkę, wyborze Paulo Saucy do ostatniego dnia wiedział tylko Maciej Sawicki, z tego co kojarzę. O Jerzym Brzęczku to wiedział sam Zbigniew Bonik, z nikim to nie konsultował tego. Natomiast tutaj jest taka jak gdyby zmiana i to już od samego początku było widać, bo faktycznie z tego co ja się orientuję, to Cezary Kulesza wygrał te wybory przede wszystkim dlatego, że dogadał się z tak zwanymi baronami, z członkami zarządów wojewódzkich. To była całkowicie, Marcin, jakby dwie różne kampanie. Marek Koźmiński był w każdej stacji telewizyjnej. Miał w tak zwanym prime time wywiady w TVN-ie, był w RMF-ie, był na Weszło, był w różnych podmiotach. Cezarego Kuleszy nie było absolutnie nigdzie, ale był w gabinetach. I ja mam wrażenie, że Koźmiński kompletnie nie zrozumiał, o co chodzi. Po pierwsze, to nie Polacy wybierają, tylko rzeczywiście wybiera teren. Po drugie, Koźmiński nie zrozumiał, że naprawdę kiepsko wypada w wywiadach. Kulesza rozumie, że wypada kiepsko w wywiadach, szczególnie wideo, i po prostu do nich nie chodził. Nie tracił pozytywnego PR-u. Koźmiński co chwila, każdy jego wywiad był dzielony na 15. Ja sobie pisałem takie plusy i minusy przed dzisiejszym programem i właśnie w tej strefie neutralnie napisałem o tym, że Cezary Kulesza źle występuje medialnie, ale zdaje sobie z tego sprawę, więc tego nie robi. Więc tutaj można to powiedzieć zarówno plus, jak i minus, tak? Bo nie występuje, ale wie o tym, zna swoje słabości, więc tego nie robi. Mi się wydaje, że Marek Koźmiński, on w pewnym momencie poczuł się po prostu zapewnie, tak? On już był namaszczony przez Zbigniewa Bońka jako wieloletni jego wiceprezes, jako osoba, która dużo dla tego związku robiła, ale Marek Koźmiński jest taką osobą, która niekoniecznie daje się lubić w takim bezpośrednim kontakcie. Mało charyzmatyczny jest. Nie ma czegoś takiego jak Zbigniew Boniek, który wiadomo, że czasem wzbudzi, nie wiem, uśmiech, wzbudzi wręcz szyderę, bo na przykład przebiegnie się po plaży, no ale ma też ten taki, prawda? No ma taki styl i wydaje mi się właśnie, że on nie potrafi się układać, tak? Tutaj w pewnym momencie przypomnijmy też sobie to jego końcowe wystąpienie w PZPN-ie, kiedy on już wiedział, że przegra, tak? On tam właśnie mówił koledzy, coś o piciu wódki, tak? No to już to było takie łapanie się naprawdę ostatnich desek ratunku, a tutaj Cezary Kulesza jak ruszył w Polskę, no to tak naprawdę z każdym się dogadywał. I ja podam taki przykład. Zbigniew Boniek, okej, on podejmował pojedynczo tak decyzje, ale to były w miarę szybkie decyzje, trafne, nietrafne, tutaj już możemy dyskutować tak o różnych aspektach, ale na przykład Cezary Kulesza, zobaczcie, ile tutaj ten proces decyzyjny trwa. My bez selekcjonera byliśmy poprzednio od 29 grudnia do 31 stycznia, czyli ponad miesiąc czasu, kiedy graliśmy mecz ze Szwedami w marcu. Ile tego czasu potrzebował Cezary Kulesza na podjęcie decyzji? Przypomnijcie sobie, ile trwał proces podejmowania decyzji z tym przepisem o młodzieżowcu. Tutaj ten przepis wszedł przed sezonem do tego, tak, jak najbardziej. 4 dni wcześniej. To jest po prostu skandal, tak? No oczywiście on tutaj gdzieś tłumaczył, chyba na Weszło czytałem, że kluby wiedziały o tym, że będzie decyzja i tak dalej, co nie zmienia faktu, że to jest skandal, że jak możemy podejmować jakąś tam uchwałę czy przepis wprowadzamy na 4 dni przed ligą. Po prostu ten proces decyzyjny trwa zbyt długo. Tak, panowie, nie wszystko naraz. Na razie jesteśmy na etapie Koźmiński kontra Kulesza. I moim zdaniem wymowne było, że gdy Koźmiński przegrał, nikt specjalnie nie płakał.
To był w ogóle zły wybór obozu Zbigniewa Bońka, żeby namaścić Koźmińskiego. Koźmiński jest bardzo ogarniętym człowiekiem, majętnym biznesmenem, który nie przepuścił zarobionych pieniędzy w piłce, tylko je zainwestował dobrze. Naprawdę dobry organizator, ale to nie była dobra osoba na to stanowisko. Przemówienie Koźmińskiego rzeczywiście na tym zjeździe było absurdalne. Ja wam przeczytam, co wtedy powiedział. Między innymi. Rozmowy z wczoraj. Marek, ty jesteś fajny, ale mógłbyś przyjechać i się wódeczki napić. Druga, ty jesteś uczciwy, ale naiwny, a ja będę uczciwy. To były bardzo tanie strzały w kierunku Cezarego Kuleszy, ale Marcin, rzucały takie światło, że dobrze, wybraliście Cezarego Kuleszę, ale to jest bardzo przaśna kandydatura, to jest powrót do wieków ciemnych. I moim zdaniem Cezary Kulesza za główny cel swojej kadencji postawił to, żeby nie być postrzegany przez pryzmat wódeczki, przez pryzmat disco polo, przez pryzmat przaszności, tylko jako człowieka, z jak to ujął kiedyś Kuba Olkiewicz, słuchem społecznym. To mu przyświeca i to będzie rzutować na każdą jego decyzję, Marcin. No na pewno tak, tylko to co podałem, te dwa przykłady, takich pewnie innych jeszcze można byłoby poszukać. Z drugiej strony on też jest taki trochę spontaniczny czasami. Przypomnijmy sobie początek Mistrzostw Świata i kiedy Tomek Włodarczyk z Radkiem Przybyszem prowadzili live'a u siebie na kanale na Meczykach i czekali na reprezentantów i wtedy Tomek Włodarczyk zaciągnął Cezarego Kuleszę tak spontanicznie przed kamerę i on się jednak nie bał, przyszedł, coś tam powiedział, nie wypadł wcale tragicznie, więc gdzieś może on też na pewno będzie próbował robić siłą rzeczy na tym stanowisku, musi pokazywać. Czy wiesz, chodzi mi o to, że padał na niego cień tego powrotu do Grzegorza Laty. Moim zdaniem to jest cały czas tło tej kadencji. Najbardziej co boli Cezarego Kuleszę, to nie jest to, że nie wiem, sponsor się wycofa, że coś jest nie tak, tylko że ludzie mu zarzucą, że to jest przaszna kadencja. On tego się najbardziej boi. Znaczy wiesz, ale z drugiej strony patrząc na to, jak on prowadził Jagiellonię, kiedy on wtedy miał tam jeszcze najwięcej do powiedzenia, to były złote jednak czasy Jagiellonii, tak? I potrafił wypuszczać w świat piłkarzy za duże pieniądze, sprowadzał zawodników, pojawiały się tam jakieś sukcesy sportowe, więc my tak jako Polacy lubimy czasem, tak jak wiemy o tym, że Podlasie kojarzy się z czym? Duch Puszczy, tutaj, że jeszcze zajmuje się branżą disco polo i zapewne, nie wiem, ja nie znam Cezarego Kuleszy osobiście, nigdy nie byłem nawet na jakimś tam jednym wspólnym wydarzeniu, więc nie wiem, jak on się zachowuje i być może tak jest, że po prostu, że to jak na polskim weselu rusza w taniec i fajna, dobra zabawa. Na razie wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę wiele innych problemów w związku, o którym pewnie za chwilę będziemy opowiadać i ta psiaczność, czy ta łatka. Ja tego nie widzę na razie. Znaczy, nie chodzi o to, czy to widzimy, ale skoro jego kontrkandydat tuż przy przekazaniu Kuleszy władzy mówi o wódeczce, no to są wyraźne strzały, że zobaczcie, takie, które mają go zdyskredytować. Tak? Jagiellonia oczywiście odnosiła sukcesy, ale też widzimy, że ten czas, gdy Kulesza przejmował PZPN, to już był schyłek Jagiellonii i pewne formuły, które przynosiły jej skutek, już zdążyły się wyczerpać. Już nos Kuleszy do zawodników, to okazało się za mało. Jagiellonia wręcz stała się klubem archaicznym w pewnym momencie. Wojtek, jak ty patrzysz na ten cień? Bo moim zdaniem to jest kluczowe przy analizie kadencji Kuleszy i każdej jego decyzji. To, że on boi się posądzenia o przaśność, to, że chce być postrzegany jako prężny biznesmen, czyli raczej, słuchajcie, zrobiłem super wytwórnię, robię na niej ekstrakasę, a nie, że mam zespół naspawani w stajni i występują oni po gminnych dożynkach. Wiesz co, to mnie się wydaje, że tutaj jest też duża rola doradców, którzy powinni mu jednak doradzić, że funkcja prezesa to nie tylko funkcja taka reprezentatywna, że jednak musi też działać jak gdyby troszeczkę inaczej niż w klubie chociażby, mieć jak gdyby, no nie wiem, nawet nie tyle swoje zdanie, żeby wszystkich po kolei słuchać tak jak trzeba, ale o PR związku jako taki dbać, bo jeśli chcieli go zdyskredytować, to się nie udało w pewnym sensie, bo on się obronił tymi pierwszymi decyzjami, do których jeszcze przejdziemy i tak jak wspomniałeś, no faktycznie, zresztą taki PR od początku on był, no trzeba było z tą łatką zerwać i on... Pierwszego dnia pojawiały się duże znaki zapytania, prawda, wokół Cezarego Kuleszy, czy to nie będzie powrót no do Grzegorza. No tak, on na to jaki on miał wpływ na to, tak naprawdę, bo prawda nie jest miał, taka... Nie właśnie z tym chciał walczyć, tak, ze stereotypami wokół siebie. Leszek tylko wie... A teraz takie trudne czasy nastały, że nie bardzo jest też na to czasu, on decyzjami obronić jak gdyby, teraz tym, co będzie czynił. Okay. Moim zdaniem... Tak, w połowie to jeszcze przejdziemy do tych plusów, minusów, których to już wszyscy ładnie wypisaliśmy, ale w pewnym sensie się obronił. Nie jest to związek jak za Grzegorza Laty, aż tak źle. Chyba Paweł Paczul o tym pisał, ale no z drugiej strony też nie jest, nie wiadomo jak bardzo dobrze. Bo gdyby też czasy były nieco... Na podsumowania przyjdzie czas, Wojtek. Trzeba przygotować. Jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć.
Każdy z nas, której tutaj jesteśmy we trzech, na pewno mieliśmy kiedyś większy czy mniejszy kontakt z baronami, tak? Znamy pewnie kogoś, kto zarządza, czy to nie wiem, łódzką. Znasz Henryka Kulę? Kiedyś go spotkałem, ale znam tutaj osoby z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, znam z Lubelskiego. Pamiętam przecież tą aferę, która była między Motorem a Hutnikiem, kto ma kiedy wejść. Słuchajcie, tutaj to, co powiedział Marek Koźmiński o tej wódeczce, tak, na ten, to on mówił do ludzi, do środowiska, które jeszcze niestety ten beton w tym środowisku jest. Są ludzie, którzy są tam niezniszczalni, mają, powiedzmy, już nie chcę nikomu wypominać wieku, tak, ale nie dopuszcza się młodych. Pilnowanie, po prostu jedna kadencja kończy się, to wymyślamy jakiegoś drugiego kandydata, który będzie to po prostu trzymał. Ten beton jest naprawdę ciężko rozbić, więc Cezary Kulesza zapewne, zdobywając te głosy, pewnie musiał grać w tą nutę tych ludzi, do których chciał dotrzeć. Tak? Tutaj to liczenie szabel. Piękne hasło, to jest jedno z najpiękniejszych haseł w polskiej piłki, liczenie tak, szabel. Tak jest. No więc tutaj, słuchajcie, szabli na pewno nie zdobywa się przy tym, że ty przedstawiasz program i ktoś ten program bierze czy nie. To jest brutalna prawda, ale tak nie jest. Jeżeli coś komuś obiecasz, napijesz się z nim właśnie wódeczki, jesteś fajny, możesz coś się pośmiać, pogadać i coś pomóc załatwić, wtedy tych szabel pewnie dostaje się więcej. Też mi się wydaje, że liczenie szabel w związku, nie wiem, zachodniopomorskim czy na Podkarpaciu odbywa się tak, że przyjeżdżasz z PowerPointem i przedstawiasz pomysły. Ale widzisz, znowu Marcin to nawiązuje do tego, że jeśli beton ma taką, a nie inną opinię i beton cię wybiera, no to też jesteś postrzegany przez pryzmat tego, że wybrał cię beton i z czym to się wiąże. I to jest, zdaniem, dlatego to jest między innymi cień Cezarego Kuleszy. Cień, z którym on w pierwszych miesiącach, żeby już nie wałkować tego tematu cały czas, w pierwszych miesiącach bardzo intensywnie zrywał tę łatkę. Pierwsze decyzje, pamiętamy, dostał kartofel, no, wsłuchał się w głos Polaków też, Sousa został na stanowisku, tak? Jakby nie zareagował raptownie, większość Polaków wspierała to, żeby Sousa został i Kulesza za tym po prostu poszedł, dając dowód temu słuchowi społecznemu. Później była pierwsza decyzja, za którą był bardzo szeroko chwalony. Anglicy również w swoich mediach oskarżali Glika o rasizm w jakimś meczu. Glik nic takiego nie zrobił i Kulesza jakby, no nie zawsze prezes musi zabierać głos w takiej sprawie, jak no coś, co się zdarzyło na boisku. A Kulesza wnioskował wręcz do organów bodajże UEFA czy FIFA o ukaranie Anglików za bezpodstawne oskarżenie Glika. To się bardzo szeroko poniosło, to było dowodem słuchu społecznego Kuleszy i zebrał za to bardzo dużo. Szybka reakcja, to jest ważne, co będzie w kontekście późniejszym. Szybka, zdecydowana reakcja zgodnie z tym, czego chcieli wszyscy Polacy, Wojtek. Dokładnie tak i tak samo było a propos Paulo Sousy, który nie chciał już pracować w polskim Związku. Spokojnie, krok po kroku, Wojtek, temat po temacie. No a propos Glika, no to też mi się bardzo podobało, to wszyscy wówczas chwaliliśmy, gdyż Kamil Glik powiedział do Jacka Grealisha, tutaj cytat, you are pip, pathetic, czy coś w tym rodzaju, ale to nie było żadne homofobiczne, po prostu trash talk, jakich wiele na placu gry i w sumie no tutaj jak gdyby zasłużenie Cezary Kulesza został jak gdyby no ręce same składały się do braw, można powiedzieć. Jeśli już wtedy były jak gdyby takie głosy, że no Cezary Kulesza to już nie będzie taki beton, jak mi się mówiło wcześniej i w ogóle jak gdyby to coś się zmienia na lepsze. No i to się udało. No nie, co wielu zaskoczył. Odważna zaskoczył, bo deklaracja, której wtedy wszyscy oczekiwali. Prawda, Marcin? Znaczy, Leszku, to nie była odważna decyzja, to po prostu było pójście z nurtem, tak? To jest no właśnie... tak, to prawda, pójście z nurtem, ale taki udało mu się sformułować taki mocny głos. To nie zawsze się prezesom udaje. Słuchaj, ja podam taki przykład. Który inny prezes po rozstaniu się z selekcjonerem poszedłby do mediów i powiedziałby coś takiego, aha, my to tego trenera Sousę to wygraliśmy z nim 3-0, nic mu nie zapłaciliśmy, to jeszcze on nam zapłacił, a jego asystentom też nie zapłaciliśmy. To po prostu było zbijanie punktów u narodu. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest poważnym, powiedzmy człowiekiem, okej, tutaj Sousa też się zachował niepoważnie, więc może sam zbijam ten argument, ale są takie rzeczy, które zostają po prostu w gabinetach, tak? Nie mówi się o tym, a tu po prostu Cezary Kulesza wtedy, kiedy dostawał piłkę do pustej bramki, z zamkniętymi oczami ją tam pakował. Nie zastanawiał się dwa razy, może tutaj akurat jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie i powiedzenie, że nie będziemy grać z Rosją, to się zastanowił dwa razy, ale w innych przypadkach
szedł na maksa i na pewno na początku tej kadencji zyskiwał pewnie w Wydaje mi się, że te dobre decyzje to po czasie wyglądają jak strzały do pustej bramki, bo ostatnio mieliśmy tyle afer w polskiej piłce i Cezary Kulesza był kompletnie zagubiony, więc nie chciałbym też dyskredytować tego początku. Wydaje mi się, że działy się rzeczy w polskiej piłce, przy których czasem oczekiwaliśmy silnej reakcji związku czy prezesa i jej nie było. Przy sytuacji Glik-Grilisz Kuleszy udało się sformułować taką ścieżkę, która rzeczywiście wybrzmiała i była chwalona. Rozstanie z Sousą no mogło się skończyć w różny sposób. Wszyscy czuliśmy się wtedy, no mówiąc wprost, zranieni. Tak samo nawet przecież piłkarze, Lewandowski i tak dalej, oszukani. I przynajmniej mieliśmy tę satysfakcję. Nie wiemy, jak wyglądały rozmowy prawnicze, nie wiemy, jak to wszystko wyglądało. Cezaremu Kuleszy udało się to przeprowadzić w taki sposób, żebyśmy mieli przynajmniej satysfakcję jakąś, tak? To było dużo. Myślę, że prezes PZPN też ma czasami taką rolę, żeby troszeczkę zarządzać tymi nastrojami Polaków, tak? I to mu się tutaj udało, Wojtku, przy Paulo Sousie. Dokładnie tak. Szczególnie, że nikt się nie spodziewał i to był w ogóle trudny czas na takie decyzje. To były okoliczności przecież święta, gdzie wszyscy sobie jedliśmy kolację wigilijną, wszystko było super fajnie, a tu nagle dostajesz telefon, że Paulo Sousa, selekcjoner reprezentacji, nagle chce po angielsku uciekać, a propos Anglików. Wcześniej takie dwa angielskie, można powiedzieć, problemy, tak żartobliwie mówiąc, ale no, wybrnął z tego całkiem nieźle, o ile można tak powiedzieć, że wybrnął. Bo faktycznie Paulo Sousa nie dostał jakiejś chyba większości pieniędzy, sam troszeczkę nawet oddał, można powiedzieć, i w sumie związek na tym wygrał, to cię jak gdyby no, mimo wszystko chwali, no bo no, nie zachował się zbyt ładnie Paulo Sousa i ja pamiętam wtedy, że byłem... Jesteś królem eufemizmów, Wojtku. Nie zachował się zbyt ładnie Paulo Sousa, to rzeczywiście powinno zdecydowanie... Nie chcę mieć protestów. Także może słucha mojego. Wszyscy byliśmy źli na Anglików i na Grilisza. I dzięki Kuleszy mieliśmy trochę satysfakcji. Wszyscy byliśmy źli na Paulo Sousę i dzięki Kuleszy mieliśmy trochę satysfakcji. To były dwa duże jednak sukcesy PR-owe, moim zdaniem, Marcin. Nie do końca strzały do pustej bramki, tylko odpowiednie przeprowadzenie tej akcji, żeby każdy Polak miał trochę satysfakcji z tego wszystkiego. No, ale to jeżeli mówimy o tym, że to były wzorowe poprowadzenie, jakieś akcje PR-owskie, no to co teraz się dzieje, za chwilę pewnie będziemy o tym rozmawiać, to się trochę nie trzyma kupy, no bo... No tak, to jest kluczowy wątek jakby, jak to się rozpadało, ale krok po kroku. To tutaj Cezary Kulesza wygrał podwójnie, bo on nie był przekonany od początku podobno do Paulo Sousy. Także prezes Kulesza miał podwójną, można powiedzieć, satysfakcję, że akurat wybrnął z tej sytuacji wzorowo i przy okazji jeszcze... No, mógł się rozstać z trenerem, z którym nie chciał współpracować. Nie, ja cały czas będę uważał, że łatwiej jest iść na ostro wtedy, kiedy zagraniczny selekcjoner oszukuje cały naród, więc wtedy ty jako prezes przemawiasz w imieniu całego narodu. Wtedy, kiedy twój czołowy piłkarz, jakaś taka ostoja tej reprezentacji, Kamil Glik, jest oskarżany, jest Kamil, czy tam jego żona pokazuje w mediach, jak, czy tam w socialach, jak Kamil jest atakowany, oskarżony o rasizm, też jest łatwiej iść po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, z nurtem i jest łatwiej podejmować takie odważne decyzje. Trudniej jest natomiast wtedy, kiedy, nie wiem, selekcjonera palą na stosie, jest zamieszanie z premiami, wtedy już nie jest tak łatwo podejmować dobre PR-owskie decyzje, jakie mamy teraz tego przykład. Na pewno wtedy wystarczyło Cezaremu Kuleszy iść z nurtem, ale potrafił naprawdę na tej fali nurtu się wybić, wyskoczyć jak taki łosoś z wody i być widocznym. Pełna zgoda. I to też jest jakaś zasługa, nie zawsze się to wszystkim udawało. Panowie, zerkam na czat, który też tutaj jak zawsze jest bardziej aktywny. Kominiarze dzielą się ciekawostkami, cały czas nas zasypuje. Matikasz mierzy 185 cm, tego się można dowiedzieć w tym programie. Coś po prostu niesamowitego. Marcin Motyl, PZPN coraz bardziej zaczyna przypominać Assassin's Creed, tylko zamiast antagonistów są baronowie, do których trzeba pojechać i pogadać, żeby cokolwiek załatwić. Mulines sugeruje, że proces decyzyjny długo trwa, bo oni tam nad niczym nie panują. No cóż, tak być może. FIFA UEFA, dobrze mówił Koźmiński, pokazał prawdę, co tam się dzieje. Stołeczki i kolesiostwo, tego nie wiemy aż do tego stopnia, także któż wie, człowiek z lasu, Leszek, sam tworzysz problem i próbujesz go rozwiązać. Nie wiem, czy tworzę w tym momencie problem, no problemy to były za Kuleszy różne, to jest po prostu temat omówienia kadencji. Ryszard S., Kulesza to lato 2.0, Marcin ma 100% racji, jak długo będzie beton w PZPN, tak długo będą tacy prezesi. No taka jest instytucja PZPN, że teren ma najwięcej do powiedzenia, więc
rzeczywiście nie da się tego zmienić odgórnie. Tak to wygląda. Panowie, więc jeszcze trzecia kwestia to na pewno Matty Cash. Matty Cash też był sukcesem, to pierwsze półrocze Cezarego Kuleszy to jest też kolejny z jego sukcesów. Wiadomo, że Paulo Sousa go zaskoczył, ale to był też taki moment, kiedy wręcz współczuliśmy Cezaremu Kuleszy, że jest krótko w siodle, Sousa go zaskakuje, więc był to też to, że był trochę taką ofiarą tej sytuacji, prawda? No i Matty Cash, którego też zdecydowana większość chętnie powitała w prezentacji i tutaj też tak dosyć mocno reagował Marcin. No tak, tylko właśnie Matty Cash jest człowiekiem, który da się lubić. Teraz to wiemy, wtedy go jeszcze nie do końca znaliśmy. Pojawiały się jakieś takie pierwsze wywiady z nim, kiedy pamiętam taką sytuację, że na początku Kuba Kwiatkowski to w ogóle zdementował tą informację, powiedział, że nie ma takiego tematu, a to nagle po kilku dniach czy tam tygodniach okazało się, że temat jest. Tutaj też to też pokazuje, że jakie Cezary Kulesza też ma wpływy jednak, tak? No bo dostanie się jakoś, powiedzmy, pewnie jest o wiele łatwiej prezesowi piłki nożnej, ale nawiązać kontakt z kancelarią prezydenta, przekonać Andrzeja Dudę do tego, żeby nadał to obywatelstwo w trybie przyspieszonym. Przecież to tak naprawdę bardzo szybko poszło z Mattym Cashem, o ile ja pamiętam ten jego pierwszy mecz w reprezentacji, który za bardzo właśnie mu się nie udał w sumie. Tam w pierwszej połowie chyba powinien w ogóle wylecieć. Nie ma to znaczenia, że mu się nie udał mecz. Ale tutaj to na pewno trzeba przyznać, że też trzeba się umieć sprawnie poruszać po tych różnych gabinetach, załatwiać jakieś sprawy różne dyplomatyczne i tutaj jest na pewno duży plus dla Cezarego Kuleszy, że... Pytanie, czy on nie porusza się aż za dobrze, biorąc pod uwagę, że coraz więcej się pokazuje głosów, jak bardzo upolityczniona zaczyna być ta kadencja. No, to jest delikatna, to jest stępanie po cienkiej linie, tak, bo słyszymy o tym, Mateusz Borek w Mocy Futbolu mówił o tym, że gdzieś jeden z tych koncernów państwowych chce wspomóc polską piłkę, tak, Polski Związek Piłki Nożnej. No sami wiemy, tu pierwszy przykład, jak co robi polityka ze sportem, mamy na naszym podwórku po tych premiach, które chciał premier dawać piłkarzom. Wydaje mi się, że bardzo mało mówi się tak naprawdę o roli premiera w tym wszystkim, a wydaje mi się, że ona tutaj była w tym wszystkim kluczowa i to pewnie głównie gdzieś ona też poróżniła naród w tym wszystkim. Myślę, że też się na to zwraca uwagę, może rzeczywiście nie z taką intensywnością, jak się powinno, ale zawsze skupiamy się na postaciach z naszego środowiska. No więc Wojtku, Matty Cash to był absolutnie też sukces, szczególnie, że Zbigniew Boniek chyba nie był aż tak przekonany i znowu Cezary Kulesza znalazł ten słuch społeczny, zdecydowana większość Polaków była za tą decyzją i tutaj też jakby zyskał. Tak, bo nawet pamiętam, że Zbigniew Boniek kiedyś w ogóle taki temat był chyba. Ktoś, jakiś scout PZPN-u chyba też polecał między innymi do związku, między innymi Mattiego Casha, że on ma polskie korzenie, że powinien się związek nim zająć, ale Zbigniew Boniek wówczas był troszeczkę, tak nieładnie mówiąc, ale tak nazywał tego typu działania, że to jest jak gdyby dawanie obywatelstwa polskiego farbowanym lisom, a wcześniej wiemy, jakie z tym małe problemy mieliśmy, że jednak piłkarze, którzy nie do końca jak gdyby spełniają. Historia Mattiego jest naprawdę ładna, jak się nad nią. A historia Mattiego jest bardzo ładna i zresztą dzisiaj jest, można powiedzieć, taką naszą dumą. Bardzo ładnie zagrał przeciwko Francji, co prawda to nic nie dało, ale zagrał całkiem nieźle. Nie dał się jak gdyby objechać Mbappe. Generalnie widać, że się cieszy tym, że jest w kadrze. To nie jest gość, który przyjeżdża i tyle, prawda? To po nim widać. Dokładnie to też jest dla nas istotne, prawda? Dokładnie tak. I to jest też sukces Polskiego Związku Piłki Nożnej na czele z Cezarym Kuleszą, jednym z niewielu, ale to jest ta pierwsza część kadencji. Jeśli znaczy, mam to był miesiąc miodowy. On się w zasadzie tutaj już powoli kończył, prawda? Bo tak, rozmawialiśmy już o tym, jak PZPN zareagował, tudzież jak spóźnił się z reakcją na inwazję Rosji na Ukrainę. I teraz tak, mamy wybór Michniewicza. Wiadomo, że to trwało cholernie długo i to Marcin też słusznie zauważasz, że to trwało no, za długo. Szczególnie jak ostatecznie wybierasz polskiego trenera, a nie wiem, kogoś ze światowej półki. Ale koniec końców wybór okazał się trafny. Miał być zadanie. Poczekaj Wojtku, spokojnie. Wybór okazał się trafny, bo kluczowe było wygranie barażu. I to się udało. Rzeczywiście, awans na mundial, mimo iż Michniewicz miał ze 3 treningi. To było trafne. Ale na przykład PZPN okazał się kompletnie nieprzygotowany,
od strony medialnej, od strony komunikacyjnej na całe zamieszanie, które musiało się pojawić przy zatrudnieniu Michniewicza i pojawiło się od pierwszej konferencji, Marcin. Jakbyś mógł powtórzyć mi pytanie, bo jeszcze mi coś... Aha, chodzi o tą konferencję. Może Wojtek, tak? Wojtek w takim układzie. Okay. Ja tylko dodam, że pamiętam, że Przemek Langier, nasz kolega redakcyjny, jeśli mogę tak powiedzieć też, ale Przemek Langier opowiadał, że Cezary Kulesza nie wiedział, nie zdawał sobie sprawy naprawdę z tego, że będzie taki niestety taka burza, jeśli chodzi o 711 telefonów do fryzjera. Ja szczerze mówiąc, no nie chcę mi się no w to wierzyć. Zobacz Wojtku, to jest bardzo istotne, bo tu się okazuje, że Cezary Kulesza stracił słuch społeczny. Jeśli wsłuchałby się w słuch społeczny, który go niósł w pierwszych miesiącach, to wiedziałby... Ale wierzysz to? Bo mnie się wydaje, że to po prostu, nie wiem, zrobił przez przypadek troszeczkę z siebie. No, ale słuchajcie, wszystko, bo nie chcę się wiedzieć, żeby nie wiedział, że tym bardziej jeśli aplikował ktoś taki na akredytację na to wejście na tę pierwszą konferencję, Szymon Jadczak. No Szymon Jadczak nie jest dziennikarzem sportowym, wiadomo po co ten człowiek tam szedł, po to, żeby zadać pytanie. Ale słuchajcie, jaki to jest błąd? Jeśli Cezary Kulesza nie zdawał sobie z tego sprawy, to to była pierwsza, kolejna rysa na tym wizerunku już w tym już w minionym roku, prawda? Leszek, ale pamiętasz tę konferencję? Mi się wydaje, że jeżeli to nie było nawet pierwsze pytanie, to Szymon Jadczak jako jeden z pierwszych dostał głos na tej konferencji. Głos udziela Kuba Kwiatkowski. Pierwszy zadał pytanie pan Andrzej Janisz. Panowie, no. Mówię tutaj, że Kuba Kwiatkowski udzielił jako jednemu z pierwszych Szymonowi Jadczakowi głos, więc tu jest tylko kolejny kamyczek do ogródka PZPN-u, że oni nie mieli w ogóle kompletnie przygotowanej strategii na to, na to 711 i to sam rzecznik udzielił Szymonowi głos. Ale to nie chodzi o to, żeby nie udzielać głosu Szymonowi, tylko żeby być przygotowanym dokładnie na odpowiedzi tak, Szymona. Dokładnie tak, więc tutaj tu jest już pierwszy problem, taki duży PR-owy, który się pokazał, że nie wiem, czy może prezes Kulesza, nie wiem, liczył na to, że jeżeli Michniewicz prowadził młodzieżówkę, to teraz tego problemu tutaj nie będzie, ale na 3 dni przed konferencją już w mediach było wiadomo, że będzie Czesław Michniewicz i wtedy się już podnosiły głosy o te 711 i tak dalej, więc tutaj jest naprawdę ogromny błąd, który tak naprawdę potem, wydaje mi się, płynął za PZPN-em przez całą tą kadencję Czesława Michniewicza. Zdecydowanie tak. Marcin, tutaj jest też uważna uwaga, fan widoku z okna Michała Pola. Trzeba pamiętać, że temat o przeszłości zaczął Andrzej Janisz, więc to musiało wypłynąć. Czy nie Szymon Jadczak, czy ktokolwiek. Każdy, kto spodziewał, kto widział, że Czesław Michniewicz jest selekcjonerem, zdawał sobie sprawę, że te rzeczy muszą wypłynąć i PZPN musiał mieć jakąś strategię, a nie Cezary Kule, a nie to, co się zdarzyło i co się działo od pierwszej konferencji, gdzie było straszenie procesami, gdzie później no, cała Polska żyła hate parkiem. Oczywiście, że sportowo to się obroniło, ale PZPN, no, jeśli decydował się na Michniewicza, to powinien mieć plan komunikacyjny na zarządzanie wizerunkiem Michniewicza, zarządzanie przeszłością Michniewicza. Taka sytuacja. A to jest też istotne o tyle, że mówimy o początku roku, a te problemy komunikacyjne nie zostały wyciągnięte wnioski z tej sytuacji z Michniewiczem na samym początku, bo do samego końca PZPN nie ogarnął się komunikacyjnie i bardzo dużo na tym stracił, Wojtku. Dokładnie tak. No, nie było w ogóle żadnej strategii, jeśli chodzi o jakiekolwiek takie uspokojenie nastrojów społecznych w tym temacie. Prawda jest taka, że niewyjaśnienie tego to tak naprawdę tylko potęgowało jak gdyby wrażenie, że coś jest nie tak i później jeszcze mieliśmy przecież a propos tego pozwu Szymona Jadczaka, to już na pierwszej konferencji został przez Czesława Michniewicza, niby miał zostać pozwany. Później jak był tekst pamiętny Szymona Jadczaka, to też było w ogóle komiczna sytuacja, jak adwokat, który zajmował się fryzjerem, jak gdyby miał pomóc tutaj Czesławowi Michniewiczowi, w ogóle to było nieskonsultowane. Właśnie, PZPN w ogóle nie panował. Zostawił Michniewicza też samego, prawda Marcin? Zobacz. Zostawił samego, żeby się mogę spytać, parków bo... i się tłumaczył dokładnie tak samo, jak na koniec Michniewicz został zrobiony tak, że sam musi się ze wszystkiego tłumaczyć, nawet z pogody w Warszawie podczas lądowania Polaków. Gdy Michniewicz podejmował decyzję o wytoczeniu procesu, też działo się to poza PZPN-em. Można z tego zrobić zarzut do Michniewicza, że nie poinformował, ale można też, jak to się dzieje, że PZPN tutaj niczym notorycznie nie wie. To wszystko, o czym my rozmawiamy, to pokazuje, jak była zła krew między team liderem i równocześnie rzecznikiem PZPN-u, czyli Kubą Kwiatkowskim, a Czesławem Michniewiczem.
Tutaj nie trzeba być naprawdę alfą i omegą, żeby poskładać jedno do drugiego. Tylko tak, nie ma tej strategii o tym 711. Potem dochodzą gdzieś słuchy, że Kuba Kwiatkowski ma pretensje do Czesława Michniewicza, który chodzi po różnych, po wszystkich mediach i udziela wywiadu. Na tym jakby potem jakieś zarzuty, że Czesław Michniewicz to chciałby brać udział w każdej konferencji prasowej. Potem Czesław Michniewicz na zarządzie strzela do PZPN-u w Kubę Kwiatkowskiego, tłumacząc, że nie miał jakby żadnego takiego wsparcia parasala ochronnego. Tutaj wydaje mi się, że tutaj tych dwóch panów nie nadawało za bardzo na jednej linii i stąd bierze się, no może nie większość, ale duże problemy Polskiego Związku Piłki Nożnej, no bo to jednak pewnie Kuba Kwiatkowski odpowiadał też za jakieś strategie, czy za komunikację, czy powiedzmy no za całą swoją robotę tutaj związaną z Czesławem Michniewiczem. Zabawne jest to na przykład, Wojtku, że kadencji Zbigniewa Bońka, szczególnie tej wczesnej, bo później też tam było naprawdę gęsto, zarzucano, że robi za dużo PR-u. No i cóż, ten 2022 pokazał, że PR jest jednak istotne, że to nie chodzi o robienie tylko PR-u, ale możesz zrobić wynik, ale nie robisz PR-u i to naprawdę kończy się fatalnie. To jest ciekawa lekcja, ciekawa ironia futbolowych bogów, Wojtku. No tak, tym bardziej wyniki za Cezarego Kuleszy wcale takie złe nie były, bo Liga Narodów udało się utrzymać. Na Mundialu wyszliśmy z grupy, a mimo to jakoś te nastroje społeczne są takie średnie najeżdżające. Zaufanie bo jeśli społeczne chodzi o wobec PZPN-u rażąco dokładnie spadło. Dokładnie tak. A wcześniej kadencja prezesa Bońka, często niektórzy tak mówią, że ta pierwsza połowa, ta pierwsza kadencja, wszystko super fajnie, ale były wyniki. Druga już niekoniecznie, bo nie wyszliśmy z grupy na Mundialu i to przez to, ale to jest troszeczkę bardziej chyba złożony problem. Natomiast tutaj mamy paradoks, bo wyniki się, mówiąc wprost, zgadzają, ale no, te nastroje wokół PZPN-u są gęste i można je w zasadzie ciachać nożem jakimś takim motylkowym. Tyle gęste, że niektórzy sponsorzy się wycofują. Też nie za bardzo jest cokolwiek robione, żeby te nastroje poprawiać. To jest zastanawiające. Znaczy chyba Tomek Włodarczyk informował, że dział mediów, dział komunikacji ma być przebudowany. Można było do takiego wniosku dojść w styczniu, gdy zeszłego roku, gdy PZPN okazał się kompletnie nieprzygotowany na zamieszanie wokół Czesława Michniewicza, a później przez cały rok uznał, że będzie w porządku, jeśli to się będzie jakoś samo toczyć. To było w interesie PZPN-u, żeby w jakiś sposób z Michniewiczem to wszystko, co się dzieje, Nowe Miasto, Domżalskiego, konsultować i być z nim w tej walce, bo też obrywali. Nic się nie nauczyli, musiało być stężenie afer pod koniec roku. Panowie, później zdarzały się rzeczy drobniejsze, które być może nie docierały do każdego Polaka, ale w środowisku naprawdę potrafiło się gotować. Ty już, Marcin, zajawiłeś, że chodziło choćby o zasadę młodzieżowca, która skandalicznie późno została wprowadzona. Do tego również kontrowersyjne wybory selekcjonerów młodzieżówek, zaskakująco często związanych z Jagiellonią. No i wiadomo, że wybór Michała Probierza na selekcjonera młodzieżówki też został przyjęty z uniesieniem brwi. Na pewno nie po linii słuchu społecznego, Marcin. No na pewno tak. Tutaj Michał Probierz jest jedną z jakby takich czołowych postaci, która wszystkim kojarzy się z tym, że Cracovia grała tak naprawdę bez Polaków i tak to jest kojarzone. Natomiast ja pamiętam ten program, kiedy Michał Probierz przyszedł do Hyde Parku i pamiętam, że jak rzadko kiedy ktoś jest w stanie pokonać Krzyśka Stanowskiego w szermierce słownej, to tutaj wydaje mi się, że Michał Probierz nie zostawił na stanie suchej nitki, bo on powyciągał te wszystkie kartki, kogo wprowadzał, jakich młodych piłkarzy. Więc, dwie minuty chyba. Więc Michał Probierz potrafi się tutaj też znakomicie bronić, ale zwróćcie uwagę, że też przecież Czesław Michniewicz też był związany wcześniej z Jagiellonią, no więc tutaj widać, że można ulec takiemu wrażeniu, że Cezary Kulesza lubi sięgać po swoich sprawdzonych ludzi, których gdzieś tam zna i kojarzy. Ja spotkałem się z Michałem Probierzem w Zakopanem na kongresie sportu i też dużo rozmawialiśmy o tym właśnie, o tym prowadzeniu kadry młodzieżowej. No na pewno Michał Probierz jest bardzo pewnym siebie człowiekiem. Zresztą wczorajsza rozmowa Przemka Langiera, którą nagrał na można ją zobaczyć na naszym kanale YouTube'owym, tam padają takie mocne słowa, że zrobiliście z nas debili, to w sumie to jest, tak można odebrać wrażenie, że to jest wszystko w sumie wina dziennikarzy, jak polscy trenerzy są doceniani, czy jak oni są spostrzegani przez polski naród. No, ja nie wiem, ja
też może nie jestem do końca gdzieś obiektywny, bo poznałem trenera Probierza prywatnie i inaczej, ja nie wyobrażam sobie, żeby on został selekcjonerem w tym momencie, to na pewno nie, ale ja go jako jednak jako trenera go cenię, cenię w sensie jego gdzieś tam przemyślenia, jego, nie wiem, rzeczy, które opowiadał, jak już jako piłkarz Górnika Zabrze gdzieś tam z dzieciakami poświęcał im czas. Nie wiem, z drugiej strony Michał Probierz jak na razie furory w tej młodzieżowej piłce nie robi, tak? Wiesz, Marcin, chodzi zasadniczo o to, że ja też bardzo cenię Michała Probierza. Taka jest prawda, zawsze będę mówił, to jest dobry szkoleniowiec. Ale to nie jest szkoleniowiec, którego gdy nominujesz na selekcjonera młodzieżówki, jeszcze w takim, a nie innym momencie, to w ten sposób, no jakby, no to musi być decyzja, która wzbudzi duże kontrowersje. Przecież to było komiczne. Wojtku, ty na pewno pamiętasz, co na Twitterze hulało tego dnia, w którego Michał Probierz został nominowany na selekcjonera młodzieżówki, czyli wypowiedź Michała Probierza, w której mówił, że młodzieży w Polsce po prostu nie ma. No to przecież było, żarty same się pisały. No ja też się do tego przysłużyłem, bo też taką wypowiedź właśnie wówczas wkleiłem i tych wypowiedzi było kilka, to w sumie mogłeś powiedzieć o jednej, ale to była jeszcze druga, trzecia, czwarta, piąta i za każdym razem. Niestety w Polsce brakuje młodzieży. I korzystałbym z nich, ale po prostu ich nie ma. I to dla Kanal Plus była taka słynna wypowiedź w okularach tutaj, tak jak chyba z Michałem Wodzińskim rozmowa. Natomiast no faktycznie tutaj Cezary Kulesza nie wysłuchał głosu ludu. Ewidentnie nie wsłuchał się w niego, gdyż no nie da się ukryć, że Michał Probierz, chociaż ja też go bardzo cenię i wbrew pozorom uważam, że my za często patrzymy na to, co się działo w Krakowie i zapominamy o tym, jak w Jagiellonii sobie świetnie poradził, jakąś solidną ekipę wówczas stworzył właśnie z Cezarym Kuleszą w duecie. Natomiast prawda jest taka, że no nie chciałbym, aby Cezary Kulesza nawet w ogóle pomyślał o tym, żeby Michał Probierz został selekcjonerem. Zrozumiałbym to. Nie, bo tego nawet nie poruszamy, ale panowie, nie ma sensu tego poruszać. Chodzi mi o to, że... Ale tak samo jest w młodzieżówce. To nie wiem, czy on... Tak, no to była jedna z ostatnich osób, które środowisko piłkarskie widziałoby na stanowisku selekcjonera młodzieżówki. Taka jest prawda. Czy to się obroni? Wciąż nie wiemy. Wciąż możliwe, że się obroni ten wybór. Nic nie jest jakby powiedziane, prawda? To jest za wcześnie. Nawet jeśli te wyniki na początku są, delikatnie mówiąc, rozczarowujące, ale na pewno PZPN na tym punktów nie wygrał. Z drugiej strony, nie każdą decyzją, Marcin, PZPN musi się kierować słuchem społecznym, nawet jeśli to gdzieś przyświeca, moim zdaniem, Cezaremu Kuleszy. No na pewno tak, no ale tutaj jeszcze raz wracając do Michała Probierza, też część tych jego wypowiedzi, które chyba były wklejane na Twitterze, to jednak były powiedziane z jakiś tam czas temu, wcześniej, nie? Też no każdy z nas przecież miał pewnie zdanie w jednym temacie inne niż na przykład, nie wiem, po 3-4 latach zmieniał jakby spostrzeganie. Oczywiście, że zdanie trenera trochę więcej waży, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale też na przykład może być inaczej, że na przykład nie masz zdolnej młodzieży na tyle, żeby ściągnąć kogoś za małe pieniądze do ekstraklasy, tak jak kiedyś Michał Probierz robił z SMS-u Łódź, ściągał chłopaków za małe pieniądze. Teraz już jest rynek tak rozwinięty, że ktoś 3-4 razy prosto kopnie w piłkę i już jest od razu za niego krzyczona, nie wiem, kwota €500,000, €1,000,000, tak? Myślę, że cokolwiek w tym momencie powie Michał Probierz, bardzo łatwo jest do tego, żeby, no nie wiem, gdzieś te słowa od razu ubarwić w odpowiedni sposób. Panowie, żeby nie robić tego tylko wokół Michała Probierza, ty już, Marcin, zarysowywałeś o tej decyzji wokół młodzieżowców. Wojtku, ty bardzo uważnie śledzisz Ekstraklasę, śledziłeś wtedy reakcję. 4 dni, tak? 4 dni przed startem poznaliśmy regulamin Ekstraklasy. No to było skandaliczne rzeczywiście. I na ile PZPN miał w tym rolę, a na ile też kluby przeciągały, bo to jest istotne. Szczerze mówiąc, to z tego co ja się orientuję, to Raków Częstochowa był przeciwny, a w zarządzie PZPN jest pan Cygan, Wojciech Cygan, jeśli dobrze kojarzę. I on jest do spraw piłkarstwa polskiego chyba, czy jakoś tak? Się zajmuje no, dość istotną kwestią. Natomiast Raków Częstochowa to jest jeden klub. Inne kluby podobno miały być na początku przeciwne temu, a później się okazało, że kilka było za, a kilka było przeciwnych i to się w zasadzie rozlało w coś takiego, że nie wiadomo było, jak podjąć decyzję. I moim zdaniem to wyglądało w ten sposób, że PZPN się przeliczył, chciał zrobić dobrze klubom, jak gdyby tutaj taką decyzję podjąć w zgodzie z nimi, tylko że okazało się, że źle zbadali te nastroje klubów i w zasadzie wyszedł z tego taki galimatias. Do końca nie wiadomo było, jak sobie z tym poradzić. Moim zdaniem najlepiej było wybrnąć w ten sposób, że nie będzie żadnego przepisu, chociaż kluby i tak się zbroiły, bo ściągały młodzieżowców, załatwiały na ostatnią chwilę, jak trzeba było, ale no się delikatnie mówiąc nie udało tak, jak powinno, gdyż jeśli wprowadzasz tak ważny, istotny przepis w kontekście całym ligowym, jak gdyby,
na 3-4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, to jest to trochę niepoważne i nie czyni z ekstraklasy poważnych rozgrywek. To ja próbowałem wtedy nakłonić do rozmowy kilku trenerów, którzy by się wypowiedzieli w tym temacie. Nie chcieli mówić o tym pod nazwiskiem, ale anonimowo no to byli oburzeni. Tak? Ja rozmawiałem z trzema trenerami z ekstraklasy wtedy. No i oni powiedzieli, że to jest po prostu śmiech na sali, że to no, czuli się jak w jakiejś słabej polskiej komedii, że na 4 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, to chodzi do takiej sytuacji, że wtedy pojawia się... Jak ty masz kadrę przygotować? Tak, ściągasz na przykład 5 młodzieżowców po to i musisz zapłacić im pensję, pozbywasz się innych doświadczonych piłkarzy tylko dlatego, żeby mieć kim grać, a potem się okazuje, że ty wcale grać nie musisz tym młodzieżowcem, możesz sobie pozwolić na przykład, żeby dobić tam do, nie wiem, do jakiejś tam liczby minut i zapłacić kilkaset... Są faworyzowane bogate kluby, są faworyzowane bogate kluby, to też o tym się nie mówi. No więc tutaj środowisko było oburzone i tutaj tłumaczenie Cezarego Kuleszy, że przecież kluby wiedziały, że taki przepis będzie okej, spodziewaliśmy się zmiany, ale nikt nie wiedział, na jakich zasadach ta zmiana nastąpi. I tak, można mówić, że tutaj jest bardzo istotna rola klubów i to jest prawda. Natomiast jak zarządzasz PZPN-em, no to taka decyzja też dzieje się pod twoją egidą. Nie możesz tego zrzucić wyłącznie na kluby, prawda? Dopuściłeś jednak do jakiejś dyskusji i firmujesz również decyzje, które nie do końca wynikały tylko z ciebie. Taka jest rola i na pewno ten przepis o młodzieżowcu w środowisku wzbudził bardzo dużą dyskusję. Panowie na czat. Markus Marczewski wpłacił nam $2. Markus, jest 100 milionów lepszych sposobów na wydanie $2, ale bardzo ci dziękujemy. Oczywiście. Leszko, a mogę jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo na czacie wyłapałem, tylko nikt mi ucieknie, pamiętam. Ktoś pytał się, czy że dużą rolę u prezesa Bońka odgrywał Janusz Basałaj i czy otrzymywaliśmy kiedyś telefony od niego. Ja się chciałem powiedzieć, no ja dostałem kiedyś taki telefon. Dostałeś? Ja od Janusza Basała, ja myślę, że Janusz się nie obrazi, bo zresztą chyba u niego w programie o tym opowiadałem, jak była kwestia, już było wiadomo, że Paulo Sousa zostanie selekcjonerem. Jeszcze nie było dokładnie konferencji, ale ja dostałem informację od jednego z członków zarządu, że taki ktoś będzie. No i napisałem tam swoje zdanie, że nie za bardzo wyobrażam sobie, tak, że nie kupuję tej kandydatury i tak dalej. No i właśnie patrzę, dzwoni telefon, Janusz Basała, mówię, gość jeszcze treningu nie poprowadził, a ty już narzekasz, już narzekasz. No i tutaj właśnie Janusz Basała i szybko sprowadzał mnie, ale zakończyliśmy rozmowę całkiem przyjemnie, więc ale no rzeczywiście taki telefon od Janusza dostałem. Zresztą Janusz chyba w tych wywiadach nawet u nas oko w oko też opowiadał, że on pozwalał sobie dzwonić do dziennikarzy, ale nie żeby cenzurować, tylko po prostu gdzieś tłumaczyć i porozmawiać z nimi po swojemu, jak silnoręki w chłopcy, tak chłopacy nie płaczą. Tak jest. Odsyłamy zresztą do oko w oko z Januszem Basałajem, bo fajny odcinek. Tak jest, zdecydowanie. Panowie, zerkam dalej na czat. Hubi05. Postawmy może pytanie, czy prezes PZPN powinien słuchać głosu ludu. Lud nie tak dawno chciał i dostał smudę. To prawda, nie może słuchać ludu, to nie może być główny wykładnik. Natomiast, jak zaznaczyłem na początku, moim zdaniem słuchanie ludu miało być istotne dla Cezarego Kuleszy, bo bardzo ja chciał zajmować. Ja myślę, że było dwóch takich selekcjonerów. Najpierw był Smuda, a potem był Fornalik. I to było dwóch selekcjonerów, którzy byli wybrani trochę właśnie głosem Fornalik ludu. Fornalik też był wybrany głosem ludu, bo na Smudę to chyba było teleaudio w ogóle i tak dalej. Więc... Tylko, że dzisiaj się troszeczkę zmieniła narracja. To znaczy też świadomość kibica. Dzisiaj kibic jest troszeczkę bardziej świadomy, mnie się wydaje. I ktoś taki ponownie jak Franciszek Smuda raczej by nie przeszedł, tak mi się wydaje. Dzisiaj też kibic nie oczekuje wyłącznie wyników, ale też ciekawej gry, o czym się już przekonaliśmy, także to znaczy, trzeba to... jest kwestia inna, którą Hubi porusza. Hubi nie chce powołać Franciszka Smudę na selekcjonera, tylko czy prezes to, powinien nie słuchać głosu ludu? Nie, nie powinien, ale Cezary Kulesza na pewno dla niego to jest istotne, ponieważ wiedział, z jakim bagażem wchodzi na to stanowisko. Gdy Zbigniew Boniek wchodził na stanowisko po Lacie, miał rozwinięty czerwony dywan. Ktokolwiek, kto wszedł po Grzegorzu Lacie na stanowisko prezesa PZPN, był uznawany za lepszego. Cezary Kulesza wchodził z bagażem przaśności, tego jak rządził tej wódeczki Marka Korzmińskiego, dlatego moim zdaniem to było dla niego niezwykle istotne. Panowie, przechodzimy już, więc tak, mamy miesiąc miodowy, mamy później rysy na wizerunku i to coraz poważniejsze, coraz większe. Nie powiem, że jeszcze jest to odpływ i że PZPN pływa bez majtek, ale to, co się zdarzyło jesienią i zimą, no to już jest po prostu katastrofa. Katastrofa wizerunkowa PZPN-u w zasadzie z każdej strony. Nie twierdzę, że PZPN
No bo tak, podsumujmy to. Zbliża się mundial. Teoretycznie powinniśmy skupić się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata i nastroje wokół PZPN-u będą uzależnione od wyniku, na przykład od wyjścia z grupy. Ale najpierw zaczynają wybuchać drobne rzeczy. Nie odbywa się sparring z Chile na narodowym. Okej, znowu można mówić, że to nie do końca jest wina PZPN-u, tak? Nawet jeśli PZPN-owi za to zabrało. Pytanie leży, ale później, przy przenosinach... Po to w ogóle było grać ten sparring tutaj w Polsce w tym czasie? Teraz mówię z perspektywy czasu, tak? Oczywiście, to jest kolejny jakby rzut do tego, co się zbierało. Ale później przenosimy się na Łazienkowski i PZPN dopuszcza do sytuacji, żeby pośrednik biletowy za przeproszeniem wycyckał PZPN i za pośrednictwem tego kibiców polskich, nakładając gigantyczne marże na bilety na mecz Polska-Chile. No jeśli takich rzeczy w PZPN nie potrafi dopatrzeć, to co potrafi dopatrzeć? To wygląda po prostu niepoważnie, jeśli zwykły pośrednik potrafi naciąć, zarobić parę milionów za twoje pośrednictwem. Wojtku, uśmiechasz się, więc widzę, że masz już gotową wypowiedź. To mnie naprawdę poruszyło. W tym temacie nie da się w zasadzie obronić tutaj nikogo tak naprawdę z PZPN-u, bo nie powinniśmy w ogóle dopuścić do czegoś takiego. Koniki nie mają prawa w ogóle tutaj jak gdyby działać przy biletach, a później to, nie wiem czy uprzedzę fakty, ale zapewne też odnotowaliście ochroniarza sympatycznego, pana pseudonim Gruchę. Tak, no do tego nie. Zaraz przejdziemy, no ale Marcinie, mówiłeś o Chile. No ja byłem oburzony, że prywatna firma tak łatwo rozgrywa swoje PZPN, zarabiając kilka milionów na Polakach na meczu reprezentacji Polski. Już nawet to nie jest zarobienie, PZPN może zarobić, nie wiem, zainwestuje w dzieciaki, tak, w szkolenie młodzieży. No ale prywatna firma nabija sobie po prostu kabzę na Polakach, dzięki opieszałości PZPN-u. W ostatniej chwili zmienia się stadion. Zmienia się cała logistyka. Jeszcze na koniec taki numer, no ja się po prostu nie dziwię, że gdzieś tam potem kibice mogą być rozgoryczeni. Jestem ciekawy, czy do marca się uda w ogóle doprowadzić na modę, na tą reprezentację, bo super tekst Kuby Olkiewicza, który pisał po prostu, że ma dość tej reprezentacji i ja mam dosyć podobnie na teraz. No nie wiem, w ogóle sam pomysł rozgrywania tego meczu, oczywiście ja jestem mądry teraz po czasie, tak, bo ale z drugiej strony ja nie dostaję za to pieniędzy. Ci ludzie w PZPN-ie za to dostają duże pieniądze i za to po to są na tych stanowiskach, że oni mają patrzeć 3, 4, 5 kroków do przodu. Tak jak w szachach. Dobry szachista zna kilka ruchów do przodu w momencie ruchu, który teraz dany wykonuje. Więc a to nagle okazuje się tak. Nie gra część piłkarzy, bo jest kiepska murawa, bo jest zimno. Może trzeba było myśleć o tym, żeby gdzieś od razu lecieć w jakieś ciepłe miejsce i tam próbować z kimś grać. No więc tutaj to pokazuje, że w pewnym momencie tak jakby, nie wiem, zabrakło tej umiejętności patrzenia do przodu, a po to ci ludzie na tych stanowiskach są, to nie teraz, że ktoś powie, a wy dziennikarze jesteście mądrzy po fakcie. No nie, bo to oni powinni, władze PZPN-u powinny przewidywać takie sytuacje i to po to oni są na tych stanowiskach, żeby do takich sytuacji właśnie nie dochodziło. I dział komunikacyjny powinien przewidzieć ewentualnie, co się może zdarzyć. Dlatego właśnie Zbigniew Boniek miał takie dwa mocne filary przy sobie. Miał Maćka Sawickiego, miał Janusza Basałaja, pewnie jeszcze wielu innych ludzi, których my nie znamy. Tutaj jeżeli chodzi o Cezarego Kuleszę, no to wydaje mi się, że Łukasz Wachowski jest człowiekiem bardzo kompetentnym z tego, co gdzieś też zasięgałem takiego, rozmawiałem kiedyś z ludźmi, nie poznałem osobiście, ale takie mam gdzieś wrażenie, patrząc na to, jakich wypowiedzi udziela. Słyszałem też opinie od innych kolegów dziennikarzy, którzy mieli z nim styczność. Ale natomiast wydaje mi się, że tutaj no, dyrektor... Ja nawet nie pamiętam, jak ta pani się nazywa. Tutaj już nie chcę, bo... Pani Aleksandra Rosiak. O, tak. Nikt nie wie, skąd przybyła, ale zajmuje się bardzo istotną rzeczą. Jaką? Komunikacją PZP. Komunikacją, no właśnie. Szefową Departamentu Komunikacji. Chyba była, bardzo długo na zwolnieniu jakimś lekarskim ta pani. Zdecydowanie. Teraz nie dostaniemy, także możemy pożegnać się. Panowie, więc tak, tutaj systematyzując sprawę wokół Chile. Pamiętajmy też, że pod koniec kadencji Zbigniewa Bońka też ten PR wyglądał fatalnie, więc to nie jest też tak, że wszystko się wtedy udało. Z jakiegoś powodu też to jakby ta kadencja kończyła się tak, że jak Zbigniew Boniek biegł po plaży, to wszystkich to poruszało, ale zdecydowanie to wszystko, co się wydarzyło wokół Chile, naprawdę dużo się wydarzyło wokół jednego sparingu. Masz rację, że jeszcze ta murawa, wystawianie rezerwowych zawodników, no nic tam się nie zgadzało, a to było tuż przed. Dodatkowo, wtedy wybuchła też afera korupcyjna. Znowu,
Nie wiemy do końca, jak można tutaj winić PZPN. Wiadomo, że takie rzeczy się po prostu wydarzyły w trzeciej lidze, w zachodniopomorskim, w prawdziwej jakby dżungli. Aha, wiem, co miałem powiedzieć jeszcze o Chile. Kiedyś Cantona powiedział, że z kimś użył porównania szachy z gołębiem. I Cezary Kulesza trochę podchodził tej kadencji, że on będzie grał w szachy tutaj wizerunkowe z całym środowiskiem, a w sytuacji meczu Polska-Chile był tym gołębiem skaczącym po planszy i tak wyglądał cały ten PZPN. No ja nie Więc mam. Tak to wyglądało. Ale kwestia korupcji. Jak tutaj rozdzielacie, nie wiem, na ile tutaj winilibyście związek? Bo na pewno ja nie winiłbym za to, że wybuchła afera. Związek nie jest w stanie być wszędzie, Wojtku, ale znowu brakło reakcji, bo wtedy już wszyscy byli w Katarze. No to się nakładało, że nikt nie jest w stanie porządnie zareagować na sprawę korupcji w zachodniopomorskim, bo nikt nie jest w stanie nawet zorganizować losowania Pucharu Polski, bo wszyscy już są w Katarze. No to brzmiało po prostu komicznie, Wojtku. Teraz mi to przypomniałeś. A losowanie PZPN, tak samo przecież Matikarz losował kulki, miało nie być losowanie, to też tak trochę średnio na jeża im wyszło. Ale wracając do tych spraw korupcyjnych, to tutaj, no nie wiem, kluby są poszkodowane z tego, co wiem. Natomiast reakcja PZPN-u była taka, że oni już od dłuższego czasu podobno o tym wiedzieli, ale nie chcieli tego nagłaśniać. I teraz pytanie, czy nie powinni jak gdyby o tym wspomnieć wcześniej, bo tak wyszło jak to jak... Tak jakbyśmy się dowiedzieli od dziennikarzy. Gdyby tak, nie oni, to Mateuszami, nie podkreślajmy. Także no to nie wyszło to najlepiej. I tutaj znów komunikacja zawaliła. Ale z drugiej strony, no nie winiłbym, tak jak powiedziałeś, w 100% PZPN-u, gdyż tutaj PZPN, również polskie kluby są raczej poszkodowanymi. Ja nie winię za to, że kierowca Ubera z Ukrainy dokonywał centrostrzału we własną bramkę PZPN-u. Naprawdę nie da się prześwietlić wszystkich piłkarzy, którzy lądują w tej trzeciej ligi. Ale na reakcję, znowu komunikacja, znowu reakcja PZPN, jakieś uderzenie mocne pięścią w stół, takie jakie Cezary Kulesza w pierwszym półroczu potrafił robić. Mocne uderzenia pięścią w stół były jego wręcz znakiem firmowym. Tutaj tego absolutnie nie było. I też się zgadzam z tobą, Wojtku, że ta sprawa powinna wypłynąć ze strony PZPN-u. Byłaby odbierana zupełnie inaczej. Że my wiemy, my działamy, my robimy. A tak byli zaskakiwani tym wszystkim, a jeszcze, że wtedy byli w Katarze, to już w ogóle się nakładało i pisał się absurdalny serial, Marcin. No tak, no, rozmawiamy o takich rzeczach, Leszku, że tak naprawdę ciężko tutaj coś dołożyć od siebie tak naprawdę, no bo tutaj jeszcze jak przypomniałeś mi tą akcję z tym Pucharem Polski, że ktoś powiedział, że nie było komunikacji, bo rzecznik był w samolocie i nie mógł nic napisać. Dokładnie. Nie można było podać w wyniku meczu Śląsk-Sandecja, to tam doszło do takiej niezbyt ładnej sytuacji na tle z rasizmem i nie można było podać, gdyż no, rzecznik był w samolocie i nie miał dostępu do internetu. To też jest komiczna sprawa. Bo nie mieli dostępu. Takich rzeczy PZPN nie był w stanie dopatrzeć. No dajcie spokój. To jest poważne, no dokładnie. No to są rzeczy, które po prostu się w głowie nie mieszczą. No i tutaj nawet ciężko coś dodać. No więc widzicie, wywracał się nawet nie na skórce od banana, ale na tym, że na obrazku skórki od banana, na rzeczach naprawdę zupełnie podstawowych. Okazywało się, tutaj był ten odpływ, który nagle się pojawił w zaskakującym miejscu i okazało się, że PZPN, jeśli chodzi o jakąś komunikację, jeśli chodzi o jakieś reagowanie, pływa po prostu bez niczego. I to było jakby wyraźne. Panowie, zerkam na czat. Akme, Cezary Kulesza prosił, żeby przekazać, by już nie strzelać w jego kierunku. Panowie, zlitujcie się, bo Henryk Kula wychodzi na prowadzenie. Adam Kaniecki, jakby Boniek dowiedział się o takim przekręcie biletowym, od razu przebiegłby z plaży z jednej strony na drugą, żeby zrobić porządek. Lukban, nie wszyscy, Adam Gilarski został w Polsce, to prawda, Adam Gilarski czuwa nad polską piłką, gdy wszyscy śpimy. Zdzisław Kramer, jeszcze Wojciech Pawłowski na tłumacza do PZPN i mamy komplet. Dobrze, panowie, później przyszedł Mundial. I tutaj również nie mam jakby, wiadomo, że na Mundialu było kilka kryzysów wizerunkowych. Pierwszym był mecz z Meksykiem. No i tutaj trudno jakby cokolwiek mówić o PZPN-ie. No mecz wyglądał jak wyglądał, to był plan Michniewicza, więc słusznie, że Michniewicz się tłumaczył. No ale afera premiowa, no to oczywiście, że to zabrało Michniewicza jakby z przypływem. No ale PZPN też tutaj wypadł no bardzo, bardzo źle. Cezary Kulesza, który przez kilka dobrych dni w ogóle nie zabiera głosu w sprawie, której zabierają absolutnie wszyscy w Polsce. Bardzo sprzeczne narracje. Można mówić, że dziennikarze tworzyli różne narracje, ale to PZPN mógł też wyjść, przeciąć i powiedzieć co i jak. Jak wy na to patrzycie, Marcin, jak ty patrzysz na
zachowanie PZPN-u Kuleszy podczas afery premiowej. Znaczy, dla mnie już w pewnym momencie czasami Misiewicz został po prostu poświęcony, tak? Uznano, że jeżeli już wszystko i tak idzie wszystko na jego konto, potem to ty powiedziałeś. No, Czesław Michniewicz był winny nawet tego, czy pogoda była taka, a nie inna, że lądowali na takim, a nie innym lotnisku. Wszystko było jego winą. No, ja nie kupuję tego, że Czesław Michniewicz sam zorganizował za plecami Cezarego Kuleszy, zorganizował spotkanie z premierem, od którego tak naprawdę wszystko co złe się zaczęło. Może nawet jeszcze nie od tego spotkania z premierem, bo przecież po tym spotkaniu z Chile to Krychowiak powiedział, że taki mamy styl, tak będziemy grać, koniec, kropka. No więc kolejny tutaj pokazanie, że ten mecz z Chile rzeczywiście był takim zaczątkiem tego, co złe dla tej reprezentacji. No i potem ta cała sytuacja, nagonki dziennikarzy, oczywiście Czesław Michniewicz sam niepotrzebnie dawał się wciągać w te, sam wywoływał niektóre te konflikty tym przemienianiem wody w wino i tak dalej, to oczywiście była jego wina, ale potem te wszystkie już pozwalanie na to, że dziennikarze piszą, że Czesław Michniewicz wyciągnął w środku nocy Lewandowskiego ze łóżka i tam Glika i całą resztę i kazał im dzielić pieniądze, no to jest jakiś totalny absurd. Ja rozumiem, że można Czesława Michniewicza nie lubić, można zarzucać mu te 711 połączeń z fryzjerem, zarzucać mu, że nie do końca się wytłumaczył. Tutaj nikomu nie możesz tego narzucić. No ale wierzenie w to, że o 14:30 ktoś dzwoni do kapitana reprezentacji Polski i każe mu, ty Robert, przyjdź, bo tutaj trzeba podzielić hajs, to trzeba być po prostu naiwnym i nie wiem, co jeszcze. Ale jak tu widzisz rolę PZPN-u w tym? Czyli no co, sugeruje, że PZPN powinien reagować i Kulesza? Jest jakieś oświadczenie, tak, na temat właśnie tych, bo też nie było do końca wiadomo, jakie to są te premie, tak, i tak dalej, czy te premie w ogóle są. Tutaj jakiś komunikat, tak, przecież można też wpływać na dziennikarzy po prostu jakimiś wewnętrznymi swoimi sposobami, tak, rozmawiać, dzwonić, przecież wiemy, jak to wygląda, tak, że przestańcie pisać jakieś takie bzdury, skąd w ogóle macie jakieś takie informacje, albo wręcz zastanowienie się, no może nie, jakieś wyciąganie prawnych rzeczy, nie, to jest w ogóle bez sensu, co teraz powiedziałem, ale są jakieś takie różne zabiegi, które można wykorzystywać, przecież zdają się z tymi dziennikarzami, no i w pewnym momencie już ten absurd był już tak wysoki, że tego ja już w pewnym momencie przestałem w ogóle czytać te wszystkie newsy, które dotyczyły reprezentacji, bo dla mnie to było wszystko, że zostawiamy Czesława Michniewicza na stosie, bo stos płonie, a tak, żebyśmy się przypadkiem przy tym wszystkim sami nie poparzyli. Czy PZPN się i tak poparzył? Rzeczywiście to było jasne w pewnym momencie, że PZPN strategia, przynajmniej mieli raz jakąś strategię, czy ona była słuszna, czy nie, ale przez cały rok pływali bez strategii, dryfowali. Tutaj uznali, że poświęcimy Czesława Michniewicza i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wojtku, za chwilę wrócę do ciebie, ale chwila z czatem. PZPN był pomijany, skoro PZPN był pomijany, pisze Bob, to Kulesza miał wyjść i powiedzieć, że jego pracownik dogaduje się na boku. No tutaj właśnie zależy, czy wierzymy w to, że PZPN mógł o tym nie wiedzieć, szczególnie, że jak przekazywał Krzysiek Stanowski, no Kuba Kwiatkowski miał doskonale wiedzieć o spotkaniu z premierem. No, więc to też są takie rzeczy w kwestii medialnej. No, ale jeżeli pan widoku zatknął Michała Pola, Aleksandra Rosiak powinna wrócić do śniadaniówki, bo w relacje z mediami sportowymi to ona nie potrafi. No na pewno nie wyobrażam sobie mocnych telefonów w stylu Janusza Balasaja ze strony Aleksandry Rosiak. Ty, Marcinie, chciałeś coś dodać? Nie, no tutaj wracając jeszcze do tego, no jak PZPN może nie wiedzieć o wizycie premiera, skoro pojawiają się filmy na Łączy Nas Piłka, czyli przecież ktoś tych ludzi z Łączy Nas Piłka z tymi kamerami musiał zaprosić, przecież to nie, ich szefem nie jest Czesław Michniewicz. To nie jest tak, że Czesław Michniewicz mówi Adrian Duda, czy tam, nie, teraz jest Adaś, uciekło mi nazwisko. Adam Duda. Jeszcze raz? Adam Delimat chyba, jeśli Delimat, dobrze. Tak, który robi te filmy i to nie było tak, że Adaś, chodź ze mną tutaj, bo premier przyjeżdża tam. Przecież ktoś musiał tych piłkarzy usadzić przy stole. Ktoś musiał to wszystko poprowadzić. No i co, to wszystko zrobił sam Czesław Michniewicz. Ludzie, no ja rozumiem, można mieć za złe, można krytykować styl, można krytykować przyszłość, ale błagam o trochę obiektywności i włączenie trochę myślenia w tej całej sytuacji. A nie wiem, czy pamiętacie, też 80% klauzula nie będzie przedłużona. 80-90%. Masz rację. Cezary Kulesza nawet nie wiedział, jaką ma klauzulę z Michniewicza. Było coś okropnego, to ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak to wyglądało, bo ja zawsze, nie wiem jak wy, jak robię jakiś artykuł i dzwonię do kogoś, coś pytam, to jak go nagrywam, spisuję jego słowa
to mu później to pokazuje. I żeby nie daj Boże nie było tak, że coś czego nie powiedział. Bo często tak się zdarzyło, że no, ja tego nie powiedziałem, weź to usuń, a ja mu pokazuję nagranie nawet. Później wysyłam, że no, to jest jeden do jednego spisane, tylko troszeczkę ładną polszczyzną. Merytorycznie tutaj się wszystko zgadza. Natomiast jeśli chodzi o tego typu teksty i to przeszło, to powinien być jeszcze, na dole powinno być chyba napisane, ten tekst był nieautoryzowany. Ale hello. Nie no, sam fakt w ogóle, że rzeczywiście z tego wynika, że on nie wiedział. Klauzula, takiej klauzuli nie ma. A co z 20%, bo ja nie rozumiem za bardzo. To jest trochę śmiech na sali. Kolejna sprawa, taki kamyczek, duży kamyczek, głaz do ogródka można powiedzieć już. PZP. No prosta kwestia, powinien wiedzieć, że jest tak albo inaczej. Tak, a tak znowu w kluczowej daje dowód niekompetencji, prawda? Taka jest prawda. Wojtku, jak ty oceniasz szerzej zachowanie PZPN-u i Cezarego Kulesza wokół afery premiowej? To znaczy, Marcin bardzo ładnie już wszystko powiedział, ty również. Myślę, że tutaj wszystko zostało wypowiedziane i mnie też się nie chce wierzyć, żeby PZPN o tym nie wiedział. To niby Łukasz Fakowski w debacie w Kanal Plus powiedział, że PZPN, to spotkanie z premierem było poza plecami Cezarego Kuleszy, ale no, z drugiej strony, jeśli jest tam kamera złączona z piłka na czele z Adamem Delimatem, to jakim cudem prezes Kulesza o tym nie wie? To ktoś tu jest jednak naprawdę mocno niedoinformowany, albo my o czymś nie wiemy, o czym powinniśmy wiedzieć. Pewnie się nigdy nie dowiemy. Cokolwiek tak naprawdę się wydarzyło, czy PZPN nie wiedział, czy PZPN udaje, że nie wiedział, to tak samo uderza w PZPN, bo jak on może o tym nie wiedzieć, a drugie, jak może udawać, że nie wie, skoro tam były kamery. Także jedno i drugie nie stawia PZPN-u w zbyt dobrym świetle. To bardzo niedobrze świadczy, jeśli Cezary Kulesza nie wiedział, z kim ma do czynienia. Bo ja rozumiem, że jeżeli ten filmik pokazuje się któregoś tam listopada, już nie pamiętam, chyba 17 listopada, tak, pojawił się ten filmik na łączy nas piłka, to widać, że jest premier i tak dalej. To nawet wtedy przecież jest jakaś tam, premier mówi o tym, że będzie dobra premia. To nawet w tym okresie w samolocie czy kiedykolwiek już tam w Katarze nie było czasu porozmawiać prezes z trenerem, że ej Czesiek powiedz, ale o jakiej on mówi premii? No o takiej i o takiej. I wtedy coś można myśleć o jakimś podziale i tak dalej. Tylko no co, teraz nagle w grudniu Cezary Kulesza jest totalnie zaskoczony, że tam jest jakiś temat premii, to nie ogląda materiałów, które pojawiają się na oficjalnym kanale Łączy Nas Piłka na Ludzie. No. No dokładnie. Mówię, cokolwiek się tam zdarzyło, ta informacyjna znowu nie działa na korzyść PZPN-u. Znowu pokazuje, że PZPN kompletnie nie panuje nad narracją wokół PZPN-u. Musimy poczekać na biografię któregoś z piłkarzy, który będzie kończył karierę i będzie opisywać coś w stylu Sławka Peszko, to wtedy może czegoś się więcej dowiemy. Nie, ja tylko chciałem dodać, że Cezary Kulesza najprawdopodobniej nie ogląda vlogów z kadry. To jest, można powiedzieć, kiepskim kibicem, no bo jak, żeby inaczej, no. Wszyscy chyba się zgodzimy, że to jest obowiązek każdego kibica reprezentacji Polski oglądać vlogi z kadry. No to tak już żartobliwie można powiedzieć. Ja to podsumuję tak, że PZPN prawie rok wcześniej po zamieszaniu wokół Michniewicza miał dostatecznie duży sygnał, że powinien wziąć się w garść, jeśli chodzi o stworzenie konkretnego sztabu zarządzającego, pilnującego komunikacji. Nie zrobił tego kompletnie i gdy przyszedł faktycznie duży kryzys, no to stało się, jak się stało. Wszystko, co tylko mogło wybuchnąć w twarz PZPN-owi, wybuchło i sam na to solidnie zapracował. Nawet jeśli nie wszystkie rzeczy były bezpośrednio, był jakby głównym prowodyrem, czyli zachodniopomorska afera, czy afera premiowa. Nawet jeśli nie wszystkiego był akuszerem każdej z tych afer, to w jaki sposób się nimi zajmował, obarczało już po prostu PZPN. Panowie, zerkam na czat. Luke Ban. Czy teraz wróci na stadiony stara dobra przyśpiewka o PZPN? No, wydaje mi się, że dużo zrobił PZPN w ostatnich miesiącach, żeby do tego doprowadzić. Tutaj jest też pytanie. Borat skrócony. Dostajecie $2 i zamiast oddać biednym już się dzielicie i chcecie wydać na luksusowe auto. Dokładnie tak. Mamy czarne serca. Te $2 od Mariusza wydaliśmy już na luksusowe Rolls Royce'y. Adam O. Zabrakło zwykłego, przepraszam, tylko dalej brnięcie w szambo. No to prawda, no tutaj Cezary Kulesza był pierwszą osobą, która w ogóle ośmieliła się wypowiedzieć to słowo w kontekście afery premiowej. To trzeba mu oddać, że na chwilę wrócił mu słuch społeczny, choć to już było też bardzo spóźnione. Bo tylko wiesz, co to mnie się nie podoba, że to było w wywiadzie spisanym. A czemu na przykład nie wystąpił w telewizji u Jacka Kurskiego? Na przykład dzień po wystąpieniu Michniewicza.
No właśnie, no powinien dużo szybciej Dokładnie. zareagować. To było jakiś W tydzień ogóle spóźniony. On konferencja prasowa, pozwolił moim zdaniem, ten zaraz ogień afery po trwał przylocie do dobry Polski tydzień. powinna być zwołana, w trybie pilnym w zasadzie. Bo tak Łukasz Wiśniewski chyba o tym opowiadał, że Zbigniew Boniek mi tak działał zazwyczaj, jak się coś zaczęło palić w związku, nawet nie takiego, nie wiadomo jak bardzo groźnego, ale coś tam już jakiś zalążek problemu jest, to od razu konferencja prasowa, raz, dwa, wszyscy w trybie, są w trybie awaryjnym zwołani na bitwy warszawskiej i jest konferencja prasowa i pożar zostaje ugaszony. Tutaj tego Tak jest. nie było, zabrakło. Nie wiem, o czym to świadczy. Może po prostu naszym piłkarzom tak samo brakuje odwagi jak związkowi i po prostu no, to najlepsze podsumowanie tego wszystkiego wokół kadry. Panowie, jeszcze świetne komentarze. Adam Kaniecki. Kulesza tradycyjnie w obliczu jakiegokolwiek kwasu ma ustawiony status na gadogadu. Zaraz wracam. Jak ucichnie, zmienia status na dostępny i wrzuca linki do śmiesznych filmików z kotami. Markus Marczewski pyta, czy jest coś w polskiej piłce, czego Wojciech Bąkowicz nie wie. Tutaj jest wiele rzeczy. Istotne pytanie do ciebie. Wiele rzeczy. Myślę, że tutaj byśmy w zasadzie mogli cały odcinek zrobić i to kilka dni by trwało w sumie. Ale no, skomentować ale można wszystko, najlepiej, czegoś myślę, nie że to są najlepsze rzeczy w zasadzie. Ja mam jeszcze dwa wątki w takim układzie, dwa pytania. Jak byście na ten moment podsumowali walkę Cezarego Kuleszy z tym własnym cieniem, czyli z tym cieniem, z tymi zarzutami o przaśność? Bo moim zdaniem on wygrywał na początku tę walkę dosyć intensywnie, a teraz wszystko idzie tym torem, którego się najbardziej bał, czyli tym, że to jest kadencja latopodobna. Bardzo mocno na to związek w minionym roku zapracował Marcinie. Myślę, że przez rok ciężko szukać jakichś takich, nie było jakichś takich, nie wiem, wpadek, że nie wiem, no że Cezary Kulesza i szedł, że mówi, że on setkę robi w trzy, tak? Raz, dwa, trzy i jakichś takich wypowiedzi tego na pewno nie było, ale po dość udanym początku, powiedzmy, że takie coś obiecującego, co wydawało się, że oczywiście tutaj ten sukces sportowy był najważniejszy, tak, że awansowaliśmy na ten mundial. Tutaj doceniam bardzo Cezarego Kuleszę, który tutaj wypowiadał się, że zarobili 10,5 miliona dolarów, a on to jeszcze przytomnie przytrzymał trochę na koncie i dopiero potem przewalutował po lepszym kursie, więc tutaj smykałkę do robienia interesów ma na pewno i tutaj nie mówię to z żadną szyderą, tylko oczywiście patrząc na jego życie jako biznesmen, zna się na tym, potrafi zarabiać pieniądze, przyprowadza też tych sponsorów, choćby ten impost, tak, mówi się o 11 milionach złotych rocznie, więc bardzo dobry kontrakt. Natomiast im dalej w las, tym po prostu PR-owsko Cezary Kulesza poległ, ale poległ przez to, że wydaje mi się, że chyba postawił na złe konie, chyba dobrał sobie po prostu złych ludzi, którzy oni powinni odpowiadać za tą robotę, głównie za tą komunikację. Zbyt dużo tych błędów, ale to nie możemy mówić o jakiejś takiej pieszczności czy o jakiejś wuderce i po prostu disco polo. Tutaj zabrakło po prostu takiego, jakiegoś takiego doświadczenia, może obycia na tych salonach. Troszkę szczęścia, troszkę doświadczenia. Dokładnie. Wojtku, twój werdykt, no bo na początku programu byłeś bliski tego, że nie było źle, nie było dobrze, ale zobacz, cały rok, gdy omawialiśmy początek, rzeczywiście uczciwie, dobre rzeczy, ale później zobacz, ile tego jest. Są bilety. Zatem wciąż mnie prosił na to, że pośrednik naciął Polaków na kilka milionów złotych. Mieliśmy sprawy młodzieżowca, mieliśmy w zasadzie pokpione praktycznie wszystko. No to prawda i takie małe, drobne wpadki, to wszystko jak gdyby taka kula śnieżna się zrobiła z tego. Niestety, ale no dzisiaj to już jest olbrzymich rozmiarów. I no okej, no ja wiem, rozumiem też, jak ktoś mógłby powiedzieć, że kadencję ocenimy dopiero na końcu. Prawda. Że to na razie jest jak jest. To jest tak naprawdę chyba połowa, tak? Mniej więcej. I tą połowę można na połowy podzielić. Pierwsza połowa tej połowy była w miarę okej. Okay. Druga bardzo nie okej. Okay. Nawet trochę za mało powiedziane to jest. Natomiast tak Bogiem a prawdą, też trudne czasy trafił Cezary Kulesza. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że zarządzając związkiem zawsze są ale trudne czasy. No dokładnie. I to teraz właśnie powiedzieć, to jest bardzo istotna sprawa. Cezary Kulesza musiał mieć tego świadomość. No, nikt nie powiedział, że będzie łatwo czymś takim sterować. Szczególnie, że ten związek miał świetny PR, świetnie prosperował. Zbigniew Boniek zostawił go w kondycji. Mimo wszystko trzeba powiedzieć jasno, całkiem niezłej, jak na a przypomnijmy standardy sobie teraz końcówkę kadencji Zbigniewa Bońka, jak wszyscy mieli już go serdecznie dosyć. Czego on nie zrobił, to był po prostu palonym co najmniej na stosie, a teraz mam wrażenie, że wiele osób by mówiło Zbyszku wróć, nie? Okej, okay, tak, ale tak. Są takie plusy, tak między innymi. Najbardziej cię lubią, jak cię długo nie ma, tak? Jak jesteś na takim stanowisku. Na przykład, to ja, jeśli mogę wam zadać pytanie, to jak wy na przykład odbieracie działania na Twitterze, komunikację, bo moim zdaniem Zbigniew Boniek
wygrał poniekąd tym, ale to też dużo przeciwników dzięki temu miał, że wdawał się w dyskusje, a często też takie troszeczkę niepotrzebne pyskówki, czy to z dziennikarzami, czy nawet z szarymi, że tak powiem, kibicami. Mnie osobiście to się bardzo podobało. Natomiast ja rozumiem, że aktywność Cezary Kulesza to jest takie hermetyczne. Na Twitterze bywała absurdalna, Wojtku, również i wszyscy wiemy, no o tak, jakich tak, kwestiach ale mówię. Był I bliżej czasami kibiców. Zastanawiasz się, skąd on ma czas na Twittera znowu. Myślę, że osobny odcinek można zrobić o aktywności Zbigniewa Bońka. To nie jest do końca program w ogóle o Zbigniewie Bońku, więc na pewno zyskał w ostatnim czasie, tak jak Marcin mówi. A Cezary Kulesza znowu tak hermetycznie strasznie działa na Twitterze i to są w zasadzie taki troszeczkę nieładnie, powiem, PR-owy bełkot. W sumie, bo nie przypominam sobie, że udał cię jakąkolwiek dyskusję. Ale jest ostatnio w wywiadach. Znowu był teraz wywiad w Przeglądzie Sportowym. Niekoniecznie musi być na Twitterze, jeśli czasem udzieli przez wywiad czy przez jakieś oświadczenie. No tak, ale też życzyłbym sobie na przykład i myślę wielu innych osób związanych chociażby no, bardziej z piłką nożną, również żeby Cezary Kulesza występował chociażby w telewizji. Bo tego typu wywiady są takie też no, bardziej PR-owe, chociaż ten ostatni w Przeglądzie Sportowym to może był troszeczkę bardziej, bo jak wyjechał z tymi nazwiskami, to szczerze mówiąc, tak widać było, że to taka delikatna gierka. Zresztą on chyba przyznał, że musi troszeczkę podroczyć dziennikarz. Porad skrócony, Kulesza działa na Polo TV, więc jeśli chcecie Cezarego Kuleszę regularnie, to Polo TV. A jak byliście mocno zszokowani autorem wywiadu, który przeprowadził wywiad z Robertem Lewandowskim po Mistrzostwach Świata? Bo ja byłem bardzo mocno zszokowany, że nie zrobiła to osoba ze sportu. Nie wiem, czy wiecie, o kim mówię. Bartosz Węglarczyk? Tak jest. No tak. Ja byłem przygotowany, nie wiem, na Łukasza Olkowicza, Roberta Białońskiego. Marek Wawrzynowski. Nie wchodźmy w dygresję, rozmawiamy o Kuleszy, także jak najbardziej to jest cenne, ale to jest dość dygresyjne. Ostatnie pytanie moim zdaniem dla mnie. Panowie, biorąc wszystko to pod uwagę, o czym powiedzieliśmy, to wydaje się, że to jest najtrudniejszy moment Cezarego Kuleszy, a jednocześnie moment bardzo trudnej decyzji. Ja mam takie podejrzenie, że jego decyzja co do wyboru selekcjonera może być bardzo PR-owa, czyli wybierze szkoleniowca, co do którego będzie przekonany, że to zbuduje mu duży mir społeczny. Pytanie, czy tak będzie, no bo jeśli to będzie Nenad Bielica, no to nie sądzę, żeby to było aż tak dużym wsparciem. Jak ty, Marcin, podchodzisz, biorąc pod uwagę moment kadencji Cezarego Kuleszy, biorąc pod uwagę wszystko, co powiedzieliśmy, co może mieć główny wpływ przy wyborze selekcjonera na Cezarego Kulesza? To, że to będzie polski selekcjoner, to jest niemal pewne. Tak uważasz? Tak zakładam. Ja w opozycji. Że będzie to Jan Urban, jakby miał dzisiaj stawiać, to będzie, powiedzmy, Cezary Kulesza będzie to bronił tym, że jest to doświadczony szkoleniowiec, który dobrze grał w piłkę, grał na zachodzie, prowadził polskie kluby, że ma tam duże doświadczenie w tym temacie, więc gdybym ja miał dzisiaj stawiać pieniądze, to byłoby to na Jana Urbana. Wydaje mi się, że to właśnie to jest naprawdę bardzo ciężki moment Cezarego Kuleszy, jeżeli chodzi o podejmowanie tych decyzji, ale ja chciałbym, żeby ta decyzja była podjęta naprawdę w miarę szybko, bo to bezkrólewie znowu trwa już bardzo długo, tak? I co mamy znowu czekać do końca stycznia na jego decyzję? No, eliminacje startują już w marcu, tak? Więc znowu się powtarza sytuacja taka, jaka była rok temu. No, wydaje mi się, że tutaj na pewno to, że Cezary Kulesza chciałby po prostu z tą osobą komunikować się bez żadnych tłumaczy, tak? Bez żadnych pośredników, no to ta rozmowa jest wtedy zupełnie inna. Co prawda Bielica mówi po polsku, tak? Więc tutaj pewnie tej bariery językowej by nie było, ale teraz chyba nie ma takiego nazwiska na planszy, którego zatrudnienie spowodowałoby, że ten naród pójdzie z powrotem za Cezarym Kuleszą, przynajmniej ja nikogo takiego nie widzę, a jak wczoraj przeczytałem kandydaturę Stevena Gerrarda, no to już naprawdę zastanawiałem się dwa razy, czy to już jest mój sen, czy to jest naprawdę jakaś taka informacja, tak jak fajnie Mateusz Borek powiedział, że Kulesza bawi się z dziennikarzami w kotkę i myszkę, więc pewnie to mogą być gdzieś takie kontrolowane też przecieki, sprawdzać, kto puszcza parę z PZPN-u. Może tak być. Wojtku, jak ty patrzysz, co będzie kluczowe dla twoim zdaniem, dla Cezarego Kuleszy przy wyborze nowego selekcjonera? Jakie wpływy, jaki może być jego tok myślenia teraz? Gdy jest ewidentnie pod ścianą taką medialną. To znaczy, ja bym chciał, żeby wybrał selekcjonera, do którego jest naprawdę mocno przekonany i co do którego będzie miał ogromne zaufanie, nawet wtedy, kiedy byśmy, no nie jest to mimo wszystko prawdopodobne, żebyśmy polegli na przykład teraz z Czechami,
że ten początek eliminacji byłby trudny, ale chciałbym, żeby ten selekcjoner był naprawdę obdarzony takim dużym zaufaniem, żeby mógł budować reprezentację z nowymi liderami, budując styl, żebyśmy pojechali na najbliższe Mistrzostwa Europy, bo na pewno tam pojedziemy, co do tego nie ma nikt wątpliwości, to jest najprostsza grupa eliminacyjna, to rozmawiałem z wieloma osobami, no naprawdę trzeba się postarać, żeby nie pojechać na te Mistrzostwa Europy. Natomiast no, chciałbym, żeby ten selekcjoner poczuł takie zaufanie wewnętrzne w związku, że co by się nie działo, jak opinia publiczna zawsze będzie kapryśna, to co do tego nikt nie ma wątpliwości. Teraz możemy mówić, że chcielibyśmy takiego trenera, że będziemy go obdarzyć zaufaniem i że styl jest najważniejszy, że punkty przyjdą i tak dalej, ale no, mimo wszystko jest duże gro jak gdyby niedzielnych kibiców, dla których liczy się przede wszystkim wynik, no i trzeba będzie jak gdyby być tutaj gruboskórnym, zarówno selekcjoner, jak i prezes Kulesza będą musieli wykazać się gruboskórnością i odpornością na krytykę i tak samo poniekąd hejt, ale no hejt nie można z krytyką też jak gdyby tutaj łączyć. Natomiast no chciałbym, żeby to był selekcjoner przede wszystkim taki, co do którego nie będzie jak gdyby miał Kulesza żadnych pretensji, jeśli chodzi o jakikolwiek styl, nie będzie mu wchodził też w pracę i no kto to będzie, to nie mam bladego pojęcia. Bo ja to też udało mi się przy okazji tego, jak mówiłem na początku, że miałem kontakt z pewnym panem z bliskiego kręgu PZPN i udało mi się przypadkowo dowiedzieć, lubicie takie newsy, wiem o tym, ale nie udało mi się tego potwierdzić. Gdzie bym potwierdzał, to nie udało mi się. Wiem, że podobno zarząd PZPN był w Alicante. Prawdopodobnie po to, aby w zeszłym tygodniu, przed świętem Trzech Króli, przepraszam, 6, chyba 5 albo 4 stycznia, byli w Alicante. Po co? No prawdopodobnie po to, aby negocjować ewentualny kontrakt z Janem Urbanem, ale to jest raczej opcja taka, jakby to powiedzieć, zabezpieczająca, bo priorytetem jest trener zagraniczny i to już teraz się pojawiają takie właśnie kandydatury, między innymi wczoraj Zbigniew Boniek takiego tweeta, jeśli dobrze pamiętam, flaga polska, NB, flaga polska. Moim zdaniem to można na dwa razy interpretować. Może to był Nenad Bielica, to byłby cirkus skandaloza, tak już nawiązując do tej sympatycznej persony, którą bardzo cenię. Natomiast może to chodziło o przyszłego sponsora naszej reprezentacji, New Balance. Może. W sumie to tak można, ale to już tak, dygres. Tak kończąc, no chciałbym, żeby to był selekcjoner, co do którego jest Cezary Kulesza przekonany i obdarzy go zaufaniem. No to tak, tyle. Tak, zdecydowanie. Jesteśmy bardzo ciekawi. A ty, Leszku, jakie ty masz predykcje co do nowego selekcjonera? Myślałem, że sięgnie po jakiegoś trenera naprawdę z takiego topu. Kogoś, nazwisko, które do tej pory nawet się nie ale pojawiało. Ale pracującego czy wolnego na rynku? No, nie wiem, nazwisko, które nie pojawiało się na giełdzie, nazwisk, ale które zrobi wrażenie na wszystkich Polakach, że trochę pójdzie po takim wrażeniu społecznym, żeby na wszystkich zrobić wrażenie, kogo sprowadzi. Jeśli to, no, na przykład, jakby to był jeśli to będzie Jan Urban, jak najbardziej. Wątpię, te nazwiska, które teraz się pojawiają, wątpię, żeby Nenad Bielica był kimś takim, ale to jeszcze wciąż się wszystko okaże. Wydaje mi się, że Steven Gerrard może zrobić wrażenie na zwykłych kibicach, zwykłych Polakach, to byłby ten kierunek, ale po prostu musimy poczekać. Dobrze, bardzo dziękuję Wam, panowie, za poświęcony dzisiaj czas, za wszystko, co złe w tej audycji. Przepraszam i to jest moja wina, sypię głowę popiołem. Dziękuję bardzo naszemu szanownemu czatowi za bycie czwartym uczestnikiem programu. Dziękuję Ci, Marcin, że odwiedziłeś nas i podzieliłeś się wszystkim, co miałeś. Dziękuję bardzo. Dzięki Ci, Wojtku, że jak zawsze podzieliłeś się całą wiedzą dotyczącą polskiej piłki, a wiemy, że wiesz absolutnie najwięcej, nawet sprawy z Alicante wyszły na jaw. Tak, podobno, ale niepotwierdzone, także tutaj też teraz będą głosy, że wiesz, dziennikarze wiedzą, nie powiedzą. Ja też swoje tam niby wiem, ale nie powiem. Też dziękuję i przepraszam. Tak jak ty, to nie będziesz tam. Borat skrócony. Co złego to ja. Dokładnie tak. Co złego to ja. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.